Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. Trochę to trwało, zanim weszliśmy z Dawidem, ale myślę, że warto, żeby na nas zaczekać, bo tym razem mamy internet znakomity. Trochę pracowaliśmy właśnie nad tym internetem, ale słuchajcie, wszystko jest już ok i vlog Ciono Płoczach może ruszać w swoją podróż głównie z polską piłką nożną. Dawidzie, pierwsza rzecz, wszystkiego najlepszego, bo niedawno miałeś urodziny, więc taki mały na pewno jubileusz. Pozdrawiamy całą społeczność Sandecji Nowy Sącz. Mam nadzieję, że trochę kibiców właśnie z Nowego Sącza albo będzie nas słuchało, albo włączy się na naszą transmisję. Dawidzie, no, zacznijmy od miłego bardzo akcentu z twojej kariery, ponieważ ty grałeś w tym słynnym meczu Pucharu Polski w Stali Sanok, jak mnie dobrze poinformowano, przeciwko Legii Warszawa, kiedy wywaliliście właśnie z Pucharów Legię. Ty byłeś wtedy na bramce. Tak mi Jaromir Dobry Klub wieczór. donosił. Także zacznę od początku. Dziękuję bardzo za życzenia. Bardzo mi miło. Także kontynuuję tutaj. Tak, miałem okazję i przyjemność zagrać w tym meczu. Na pewno to jest piękna historia ogólnie tutaj dla Sanoka i dla Stali Sanok, bo nikt takiego wyczynu jak na razie nie powtórzył. I myślę, że w najbliższym czasie będzie ciężko, żeby to zrobić. Fajne przeżycie, bo w wieku 16-17 lat pokonać mistrza Polski to jest naprawdę coś. I mówię, zagrałem w tym meczu, mieliśmy bardzo mocną drużynę, jak na trzecioligowe realia, bo moim zdaniem była bardzo charakterna i poziom sportowy też był na wysokim poziomie. No i na pewno będzie co wspominać swoim dzieciom, wnukom i wiadomo, tutaj jak nieraz spaceruję po ulicach Sanoka, ludzie pamiętają ten mecz i jeszcze raz gratulują, że taki wynik osiągnęliśmy z chłopakami. No właśnie, ale to ja pamiętam, jakie to było w Polsce poruszenie, to było zaskoczenie niesamowite. Tam w Legii nie pamiętam, czy się nie posypały głowy po tym meczu, więc chyba musiałeś mieć podwójną satysfakcję. Raz, że no, utarliście nosa teoretycznie najlepszej drużynie wówczas w Polsce, no a dwa, że rozgrywałeś wtedy świetne spotkanie, nie? Więc takie pewnie mecze, kiedy twoja drużyna zupełnie nie jest faworytem, zostają w pamięci, co? Generalnie to jest piękno piłki nożnej. No dokładnie, to jest piękno piłki nożnej i takie mecze właśnie zapadają w pamięci. No myśmy wtedy nie mieli nic do stracenia, po prostu wyszliśmy na boisko i chcieliśmy pokonać Legię Warszawę, nie ukrywajmy to, ale no nikt nas nie stawiał w roli faworyta, co jest normalną rzeczą, bo graliśmy z mistrzem Polski i z drużyną, która była w ekstraklasie, także też nie wariujmy. No ale mówię, myśmy też znali swoją siłę i wiedzieliśmy, że po prostu z wspólnym charakterem, zaangażowaniem i walką możemy zrobić coś. No i udowodniliśmy nie tylko w tym meczu, bo wiadomo, po drodze eliminowaliśmy też ciekawych przeciwników. No i ta drużyna ogólnie, która pokonała właśnie Legię Warszawa, miała też przyjemność za 2 lata później zagrać dwumecz z Legią, co można powiedzieć, że nieszczęśliwie odpadliśmy, bo przegraliśmy na wyjeździe 3-1, straciliśmy bramkę w końcówce spotkania trzecią, a w Sanoku długo prowadziliśmy 1-0 i później mieliśmy sytuację na 2-0, gdzie mogliśmy pokonać bramkarza Legii, ale niestety świętej pamięci Piotr Rocki strzelił nam na 1-1 i tym zamknął właśnie dwumecz, że tak powiem. Ale wspomnienia są bardzo miłe i mówię, historia się zapisała w Sanoku. No właśnie, to myślę, że do dzisiaj tam wszyscy w tym Sanoku to wspominają. Słuchaj, Dawidzie, ty miałeś też bardzo ciekawy epizod w Azerbejdżanie, kiedy ta liga jeszcze nie była taka oczywista, kiedy tak naprawdę nie było chyba jeszcze tego pogromu od Karabachu, który też notabene sprawił Legii. Grałeś w klubie Kabala, dobrze mówię? Tak, pierwszym klubem moim był Simurgh z Akatala, a drugim Kabala. No właśnie, opowiedz w ogóle o tej przygodzie w Azerbejdżanie. Tam są naprawdę duże pieniądze na ligę. Coraz bardziej się ten futbol rozwija. Mahir Emreli chociażby, tak, bardzo się znacząco gdzieś tam zapisał jako niby wzmocnienie Legii, co prawda teraz odszedł, tam został pobity i tak dalej, ale ja nie o tym. Jaka ta liga jest, jak wspominasz w ogóle ten pobyt w Azerbejdżanie, bo to jest dużo egzotyki, podejrzewam, ale też fajnych, ciekawych historii.
To zacznijmy od nowa, no bo niespodziewanie trafiłem do Azerbejdżanu, bo czekałem na całkiem inny kierunek, na całkiem inną ofertę, która miała przyjść lada dzień, no ale pojawiła się właśnie ta z Azerbejdżanu. Mój menadżer w tamtym czasie, Branko Hucika, poinformował mnie właśnie, że jest drużyna z Azerbejdżanu w Austrii, która przebywa tam na obozie i po prostu szuka bramkarza. I było kilku testowanych bramkarzy, nie spodobali się i szukali tego właśnie pierwszego, który ich wzmocni i pomoże. I pojechałem tam na 3-dniowe, że tak powiem, pokazanie się. Zagrałem w meczu towarzyskim z drużyną turecką, ale już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaka to była nazwa. No i po tamtym meczu dyrektor sportowy nie chciał mnie wypuścić, że tak powiem, z pokoju i mówił, że musimy dopiąć temat. No i tak zaczęła się moja przygoda z Azerbejdżanem. Podpisałem kontrakt w Austrii. Po zgrupowaniu poleciałem do Baku. Przeszedłem wszelkie testy. No i ogólnie jako kraj i kulturę wspominam bardzo fajnie. Na początku ciężko mi się było przyzwyczaić, bo wiadomo, że całkiem inne realia jak u nas w Polsce, ale ludzie pomogli mi swoim zaangażowaniem osiągnąć to, co chciałem. Miałem bardzo dobre warunki sportowe, mogłem się rozwijać, bo wiadomo, miałem 24 lata, jak wyjechałem. Także dla mnie była ważna w tamtym momencie gra, jak dla bramkarza, żeby można było się pokazać. A naprawdę w tamtym czasie występowali fajni zawodnicy i mocni. Mieli swoją jakość. Było kilka drużyn, które chciały walczyć o najwyższe swoje cele. Także mówię, pokazałem się w tym pierwszym sezonie i na drugi sezon zdecydowałem się, że przeniosę się do Kabali. Dostałem konkretną propozycję i podpisałem właśnie kontrakt. No ale po kilku dniach też zgłosił się Karabach, ale niestety już miałem ważną umowę z Kabalą. No No szkoda. ale nie wiadomo też, jakby się moja właśnie przygoda z Azerbejdżanem potoczyła, jakby może trafił do Karabachu. Ale mówię, nie żałuję swojej też decyzji, że trafiłem do Kabali, bo miałem możliwość być częścią fajnej drużyny, która grała dwa razy z rzędu w grupie Ligi Europy. Eliminowała naprawdę mocne drużyny. Halo, halo, słyszymy się? Cały czas się Dobrze. słyszymy. Jestem, tylko dałem ci, żebyś ty opowiadał, więc zrobiłem jak w telewizji, taki myk. O, pyk, i O, jesteś wtedy. super. O, widzisz, teraz ty Myślałem po opowiadasz. prostu, że przerwało i już się nie słyszymy. Nie, to taka mała mini realizacja telewizyjna na Cielompożach. Patrzcie, a teraz jak ja będę mówić, to daję siebie tylko, widzisz? A jak ty No to. mówisz, to daję ciebie. Także tak zrobiłem. Eksperyment taki, o, patrzcie się, żeby zrobić, o, teraz ja jestem, a teraz jest Dawid. Dobra, Dawid, gadaj. No i co Dobra, tam dalej? kontynuuję. Także mówię, fajnie, że mogłem być częścią tej drużyny, bo eliminowaliśmy mocnych przeciwników i miałem możliwość zobaczenia rywalizacji też z najlepszymi na świecie po prostu. No wiadomo, graliśmy z Borussią Dortmund, z Krasnodarem, z Lille, z Panathinaikosem, także to są klasowe drużyny, gdzie człowiek mógł podpatrzeć tych najlepszych piłkarzy. No i wiadomo, i zostało też naprawdę dużo doświadczenia z tego wszystkiego wyniosłem, gdzie teraz mogę przenosić to na boisko i pomagać też młodszym chłopakom. Z jakimi ciekawymi piłkarzami udało ci się spotkać w Azerbejdżanie? Coś mi Jarek opowiadał, że dyrektorem sportowym twoim, w którymś z tych klubów był Tony Adams. Czy ja dobrze Tak, w Kabali, zapamiętałem Tony Adams opowieści grał, Jarka tak. Kuka? Opowiedz w ogóle o współpracy z Tonym Adamsem, gwiazdą angielską. Słuchaj, no w ogóle Karabach to jest chyba najsilniejszy klub, prawda? Jeżeli chodzi o kasę w Azerbejdżanie. Znaczy Natomiast. aktualnie w Karabach, Neftchi Baku to są potężne kluby w Azerbejdżanie. Swego czasu też Kabala dorównywała im i finansowo i sportowo, ale tak jak wszędzie na świecie jest w piłce, kto ma pieniążki po prostu staje się też mocny. Także w Azerbejdżanie ta siła drużyn się zmienia też, bo jak ja byłem, to FK Baku było bardzo mocne. I kilka innych tam drużyn. Teraz też jest na pewno Karabach, Sabail, Neftchi Baku, Sabah,
Także to są te zespoły, które są teraz w czołówce. Widzę, że Kabala ostatnie 2 lata tam słabiej stała w lidze, ale próbuje nadrobić zaległości. No a tutaj wracając właśnie do Tony Adamsa, to był naszym dyrektorem sportowym w Kabali i zrobił kawał dobrej roboty, bo między innymi też poukładał klub organizacyjnie. Zrobił to tak, jak klub na poziomie profesjonalnym ma funkcjonować. Mieliśmy do dyspozycji 9 boisk trawiastych, perfekt przygotowane do treningu. Każdego dnia po prostu zmienialiśmy płytę i mieliśmy okazję się przygotować bardzo dobrze do meczu. To są takie podstawy, które teraz mówię, ale tutaj w Polsce u nas jest niestety niespotykane w każdym klubie, żeby była taka No możliwość właśnie. trenowania, no może nawet grania w niektórych klubach, a myśmy mieli tą możliwość właśnie robić na treningu i podnosić swoje umiejętności. No też taką ciekawostką jest, że do Kabali mnie ściągał Jurij Siomin, były trener Krychowiaka, trener rosyjski. Także on przychodząc do Kabali, oglądał kilka meczy właśnie Kabali, jak ją przejmował. I między innymi ja występowałem w Simurgu za Katala i wpadłem mu w pamięć i po tamtym meczu właśnie sieć scoutingowa Kabali zaczęła działać i robili podchody do mojej osoby. A między innymi z zawodnikami, których miałem Halo, przyjemność halo, grania. Dawidzie, czy... Halo, halo? Słyszymy się? Halo? Jestem, jestem. Rozumiem. Słyszymy się cały czas, tak? Ja cię słyszę. Dawidzie, możesz mówić? Halo, Tak, ja też halo? słyszę, także kontynuuję. Między innymi w jednej drużynie grałem z Marat Ismailow, to jest były reprezentant rosyjskiej drużyny, który występował w Porto czy Sportingu Lizbona, z dobrym też przyjacielem Mariusza Lewandowskiego, Aleksejem Gajem, który wygrywał z Shakhtarem Donieck Puchar UEFA, z Lorenzo Ebisilio, który występował w Ajaxie Amsterdam. Także naprawdę kilku ciekawych. No, nie sposób wszystkich wymienić, bo naprawdę te nazwiska były bardzo ciekawe. Nawet miałem też okazję przeciwko grania Emilem Penza, który kiedyś występował w Bundeslidze, Schalke, także naprawdę mocne nazwiska trafiały do Azerbejdżanu i występowały w tej lidze. No właśnie, powiedz mi, Dawidzie, czy twoim zdaniem Azerbejdżan na tyle się... Ja nie wiem, jak to wygląda dokładnie w rankingu UEFA, może nasi widzowie nam pomogą. Liga Azerska zbliżyła, nie wiem, czy pokonała już Polską w tym rankingu ogólnie? I jak to wygląda? Bo oni trochę punktów zdobywali. Nie wiem, czy oni nie są wyżej teraz. Powiem tak, że dobrze się nie orientuję, ale według moich informacji, co posiadam, chyba nie są wyżej aktualnie. Chociaż mogli nas w tych ostatnich 2 latach przeskoczyć, bo mówię, tam Karabach nabija im punktów, a u nas niestety kiepsko to wygląda. No właśnie, słuchaj, no dlatego pytam, bo wiesz, bo kiedyś jakby polski piłkarz jakiś trafił do Azerbejdżanu, no to byłoby, gdzie on idzie, po co on idzie i tak dalej, bo kiedyś te kluby z Azerbejdżanu, no to laliśmy, tak, w europejskich pucharach, już dawno tak nie ma, to oni nas leją, tak jak chociażby Karabach. W związku z tym, wiesz, zastanawiam się, czy to jest zasługa właśnie tylko i wyłącznie kasy, czy też jakiegoś ich planowania ogólnie rzecz ujmując, no bo jednak w reprezentacji to im nie idzie może jakoś tak super, bo rzeczywiście nie potrafią się jeszcze zakwalifikować do dużego turnieju, ale to pewnie kwestia czasu. Jak powiększą jeszcze Mistrzostwa Europy, to pewnie Azerbejdżan awansuje w końcu. Ale właśnie, czy to jest kwestia tylko kasy, które mają rzeczywiście dużą w Azerbejdżanie, Znaczy, czy to jest... na pewno pieniądze odgrywają dużą rolę, no ale taki Karabach, drużyna jest naprawdę bardzo poukładana. Tam wszystko organizacyjnie bardzo dobrze funkcjonuje i mówię, no nie każdą drużynę można wrzucić do jednego wora. Bo wiadomo, Neftchi Baku, drużyna, która ma piękną historię, tradycję i po prostu w niektórych latach przydarzyły im się
słabe wyniki i nie kwalifikowali się do tych pucharów, ale starają się po prostu swoją pracą być w tej czołówce i cały czas walczyć o mistrzostwo. No ale niestety też, jak to w piłce zawsze bywa, pojawi się jakiś potężny sponsor, biznesmen, który chce na szybko zrobić wynik, kupi kilku ciekawych piłkarzy i ta przygoda trwa sezon, dwa, maksymalnie tam kilka lat i później zabiera swoje torby i ucieka z piłki. Także bywa to i w Azerbejdżanie. Dokładnie, bywa to i w Azerbejdżanie. Wiesz co, ja sprawdziłem ranking UEFA, jeżeli chodzi o te drużyny, znaczy o drużynowy ranking poszczególnych federacji. Słuchaj, no i mam smutne wieści. Polska jest na 28. miejscu, Azerbejdżan na 26. Azerbejdżan 17 tysięcy punktów, natomiast Polska 15,875, przepraszam. W związku z tym, no, Azerbejdżan pokonał nas tym klubowym. Czyli dobrze mówiłeś, że Azerbejdżan jest wyżej. No jest wyżej, także to jaja jak brety. Ja zawsze się zastanawiam, słuchaj, bo my tak pięknie opowiadamy o naszym futbolu, nasz futbol jest świetnie pokazywany w Kanalu Plus i tak dalej, nie? Ogólnie nawet pierwsza liga jest całkiem nieźle pokazywana, natomiast no poziom w tej, no zleciał z tego wynika, jeżeli chodzi o ranking, nie? Tak obiektywnie rzecz ujmując, jak ty to oceniasz? No niestety nie mamy się teraz czym za bardzo pochwalić. No na pewno gdzieś zostały popełnione też błędy, może też wpływ ma teraz ta cała sytuacja, która się dzieje na świecie od kilkunastu miesięcy, no ale tak biorąc wcześniejsze lata, no jakieś wyniki w europejskich pucharach też nie robiliśmy. Po prostu z natury też jesteśmy tak stworzeni, że cały czas marudzimy, cały czas nam coś przeszkadza, a nie wyciągamy wniosków i po prostu nie bierzemy sprawy w swoje ręce, no bo zawsze trzeba zacząć od siebie, a później od kogoś. No niestety nie wychodzi nam to za dobrze. Nie wychodzi nam to za dobrze, to mało powiedziane. No po prostu, tak jak mówię, no Azerbejdżan nas przeskoczył. Powiedz, Dawidzie, co z tego wyciągnąłeś dla siebie, nie tylko jako piłkarz, jeżeli chodzi o pobyt w Azerbejdżanie, ale jako człowiek i czy chcesz jakoś to wykorzystać może po karierze, jeżeli chodzi o kwestię bycia szkoleniowcem, czy jakkolwiek. Co mogłeś z tego wynieść w ogóle, z tego pobytu w Azerbejdżanie, z tego, jak tam są kluby zorganizowane i tak dalej? No i może coś przenieść na polski grunt? No ja szczerze mówiąc bardzo się cieszę, że miałem okazję w ogóle gdzieś wyjechania, czy do Czech, czy do Azerbejdżanu, bo człowiek był zmuszony poradzić sobie sam. Musiał się nauczyć języka, jak chciał funkcjonować, chciał zaistnieć w ogóle w piłce, bo wiadomo, od komunikacji to się wszystko też zaczyna, no bo jak nie będziesz rozumiał, kto coś do ciebie mówi, no to z miesiąc czasu, dwa, trzeba by było spakować torbę i wracać do domu, nie? Także mówię, no tutaj w Azerbejdżanie nauczyłem się kilku języków. Na pewno to jest duży plus dla mnie, bo tak jak wszyscy chodziliśmy do szkoły, jak ktoś nie był prymusem czy coś, no to wiadomo, nie uczył się na miarę swoich możliwości, prawda? No tak jest w życiu niestety. A tam musiałem po prostu się nauczyć. Miałem okazję właśnie podszkolenia języka rosyjskiego. Nauczyłem się też chorwackiego przy okazji. Wcześniej będąc w Czechach to też 3 lata nauczyłem się czeskiego. Także chciałbym to może wykorzystać kiedyś, nie wiem, w menadżerce. Chciałbym też na pewno spróbować bycia trenerem, ale chciałbym być trenerem bramkarzy, bo po prostu lubię to robić, cieszy mnie to i bardzo się też cieszę, jak komuś podpowiem i widzę, że wyciąga ten młody chłopak z tego wnioski i chce się uczyć i czerpie z mojego doświadczenia. Także myślę, że w tym kierunku chciałbym na pewno spróbować, a jak wyjdzie, to zobaczymy. Życie pokaże, jak się sprawdzę, to zostanę, a jak nie, to po prostu będę szukał czegoś innego wyjścia.
Rozumiem, ale wiele można dla siebie wyciągnąć, tak jak zrozumiałem. Pracowałeś także w Baniku Ostrawa, grałeś jako bramkarz. Tam twoim dyrektorem sportowym z kolei był Marek Jankulowski, tak? Dobrze mówię? Czy Nie, pracowałeś z Marek? dyrektorem sportowym był Werner Liczka, Werner, przepraszam. a Marek Jankulowski był częścią naszej drużyny i kończył karierę właśnie, jak ja byłem w Baniku A, Ostrawa. więc świetny, świetny piłkarz naprawdę też. Czy odznaczał się w jakiś sposób na tle pozostałych, czy jak to wygląda, No, jeśli chodzi o jego mega pracę? profesjonalista i bardzo duże doświadczenie. I pamiętam, jak zawsze graliśmy mecz, podpowiadał cenne wskazówki, na przykład co w danych minutach, na przykład co zrobić, co by było najlepsze dla drużyny, nie? Bo nie ukrywajmy, doświadczenie miał międzynarodowe i wiedział też, jak sobie radzić ze stresem i ogólnie, nie wiem, z kibicami, żeby to po prostu człowiek był spokojny wewnątrz siebie, żeby mógł pokazać się z jak najlepszej strony, bo wiadomo, jak to się odbywa nieraz pod stresem, nie można pokazać swoich możliwości. Także będąc tam młodym chłopakiem, bardzo dużo cennych rad Marek podpowiadał i to nie tylko mi, tylko ogólnie całemu zespołowi. Było mega widać doświadczenie jego i ogranie na arenie. Bardzo Na miło, arenie ogólnie między... wspominam go też jako człowieka, bo nie wywyższał się też, że grał w takich klubach i osiągnął bardzo dużo, tylko po prostu był normalny, miał podejście do każdego i wiedział, jak z każdym rozmawiać. I mówię, tutaj bardzo duży szacunek się Markowi należy. Jest kibic Sandecji z nami, Oniku, nie miej pretensji, pozdrawiam Dawid Sandecja, przekazuję Ci, Dawidzie. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam w ogóle całą Sandecję, Nowy Sącz, społeczność tego klubu, który przecież niedawno grał w Ekstraklasie. Jaromir Kruk z kolei, mój przyjaciel i twój też, który współprowadzi ze mną kanał Czerno Poczak, pisze: Dawid, ty akurat młody będziesz wiecznie, cokolwiek się za tym kryje, no ale ten... To myślę, że fajne imprezy tam z Jarkiem były. Dawid, ty nie, młody no, będziesz Jarek to się... jest bardzo konkretny i rzeczowy człowiek. A to jest fajne właśnie, co? Bo w ogóle, jak piłkarze, czy piłkarze lubią gadać z dziennikarzami, którzy naprawdę znają się na temacie? Jarek się zna na temacie, to trzeba przyznać. Czy, znaczy, słuchaj, bo pewnie nie jednego już wywiadu udzieliłeś, a chodzi o to, czy rozpoznajesz dziennikarza, który jest przygotowany, czy takiego na przykład panienkę z okienka, która podchodzi, tam nie wie, o czym mówi tak naprawdę. Jak to wygląda wśród piłkarzy? Czy jest taka szyderka też z dziennikarzy, którzy przychodzą i totalnie nie wiedzą, o czym mówią? Jak to wygląda? Jak trafiłeś tutaj w punkt, no bo właśnie Jarek jest tym dziennikarzem, który posiada bardzo dużą wiedzę i jest zawsze przygotowany i mogę tutaj śmiało powiedzieć, że ma taką wiedzę, że jest w stanie zaskoczyć każdego, naprawdę. I czy to od Ligi Angielskiej do Pucharu Narodu Afryki, obojętnie o jakiej lidze się z Jarkiem rozmawiało, on posiada tą wiedzę i jest w stanie z nim się prowadzić rozmowę bardzo inteligentnie, a niektórzy dziennikarze po prostu mają przygotowane swoje pytania i 3-4 pytania szybko do bazy, napiszą to w gazecie, dziękuję i do widzenia, nie? Dawid, a jak ty w ogóle oceniasz, bo ja uważam, że to jest bez sensu, Kanal Plus prowadził te takie rozmówki, że piłkarze tacy zmęczeni schodzą ekstraklasy, tam wiesz, na przerwę chcą szybko, nie wiem, napić się wody, odpocząć chwilę, wiesz, tam usłyszeć może jakieś uwagi od trenera i tam podchodzą do nich i pytają w przerwie coś tam, i oni tak zawsze tam na meczu Śląsk z tym, z Łęczną grali dzisiaj. No i słuchaj, podchodzi do Szromnika, bramkarza też, podchodzi właśnie reporter, nie wiem, czy reporter, czy reporterka Kanal Plus, i on po prostu nie gada. To jest głupi pomysł chyba, tak w przerwie podchodzić. Ja zawsze uważałem, że trzeba gadać po meczu, a nie w przerwie, ale jak ty, no bo przerwa jest dla zawodników tak naprawdę, ja tak wychodzę z tego założenia. Na pewno założenia. Też towarzyszą tutaj... Jak ty do tego... Na pewno też towarzyszą tutaj duże emocje, nie? Bo wiadomo, człowiek się koncentruje, żeby wykonać swoją pracę jak najlepiej. Nieraz nie układa się to po myśli i w środku buzują emocje. No i a tutaj ktoś podejdzie i na przykład potrafi też zdenerwować nieraz jakimś tam głupim pytaniem, nie obrażając tutaj nikogo. No i mówię, że to
Zależy w jakiej sytuacji, no ale wiadomo, każdy też wykonuje swoją pracę. Jest jakaś reklama, każdy pracuje dla kogoś, także też tutaj z drugiej strony trzeba to uszanować i udzielić odpowiedzi. Także myślę, że trzeba być rozsądny w tym wszystkim, co się robi. No właśnie. Jest tutaj podziękowanie dla Jarka, od Jarka Kruka za miłe słowa od ciebie. Dziękuję za miłe słowa, panie Pieczkiewicz. Nie, wiesz co, bo ja po prostu uważam, że wszystko jest dla ludzi i trzeba, żeby dobrze współpracowały dwie strony, no to trzeba zrozumienia po jednej i po drugiej stronie, nie? Więc jakby rozmawiałem dzisiaj z Hubertem Kostką, wiesz, i zresztą bramkarzem, podobnie jak na podobnej pozycji jak ty. I właśnie rozmawiałem a propos trenera Brzęczka, że popełnił taki błąd, że zamknął się na wszystkie media po prostu. Owszem, jest część dziennikarzy, którzy po prostu robią wszystko, żeby kogoś wkurzyć, wiadomo, czy tam selekcjoner reprezentacji, no ale jest grupa, która chce normalnie rozmawiać. A jak w momencie, jak się zamykasz na wszystkich, no to siłą rzeczy wszyscy trochę zaczynają być przeciwko tobie. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. I może taki błąd też popełnię. A propos. No, myślę, że też tutaj trzeba być dobrym psychologiem, tak trener powinien być i rozróżnić po prostu, z kim można o czymś porozmawiać, a z kim po prostu nie. No i nie mo według moje zdanie jest takie, że nie powinno się zamykać na wszystkie media, bo wiadomo, każdy potrzebuje i jakichś informacji, ludzie to czytają, chcieliby też wiedzieć, co się dzieje w środku drużyny, w sensie jakie są plany i tak dalej, i tak dalej. No ale mówię, tak jak tutaj powiedziałem na początku, trzeba to rozróżnić i po prostu też znaleźć jakiś wspólny język i się z kimś dogadać, bo mówię, no nieraz niestety wiem też na swoim przykładzie, że media są przekupione, obojętnie co by się nie zrobiło, to zawsze jest źle, no ale jak to też sobie zawsze tłumaczę, karma wraca, także zawsze sprawiedliwość powróci. No właśnie, oby tak było. Słuchaj, ale na przykład jak przeglądasz dawne teksty na Weszło, na przykład, nie? Pewnie gadałeś kiedyś z Weszło, czy nie? Ogólnie z portalem No nie Weszło? gadałem, ale mówię, zostałem tam zjechany i to bardzo, także mam Ty niemiłe też? wspomnienia. Aha, no pa, a ty też, no wiesz co, bo na przykład nawet o Antonim Piechniszku to tam jakieś, wiesz, najstraszniejsze zdjęcia były, jakieś takie, że on był ubrany katastrofalnie, wiesz, chodzi mi o to, że niektóre media, ja nie mówię, że teraz Weszło, bo Weszło przez ten czas się trochę zmieniło, ale niektóre media, no żyją tylko z hejtu, no nie, tylko tak naprawdę z powalenia i trzeba rozróżniać, no, To jest właśnie nie? tutaj najgorsze, bo nie znają człowieka i na przykład na podstawie jednego meczu są w stanie tak napisać, że zgnoją tą osobę, a tak naprawdę ta osoba nie zasługuje na to. Wiadomo, zdarza się komuś lepszy czy tam słabszy dzień, a po prostu media, mówię, nie każdy, wiadomo, zaznaczam tutaj, ale ktoś się na kogoś uwzie i po prostu później jest ciężko to wszystko odkręcić, nie? A jak ktoś jest słaby psychicznie, no to może sobie z tym wszystkim nie poradzić. Najlepiej to nie czytać, jak się widzi, że po prostu ktoś z kim jedzie i zostawić to na boku, no ale mówię, taki niesmak pozostaje. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Tutaj jest pytanie od Marcina Genderki, naszego stałego widza. Co powiesz o Macieju Korzymie? Pewnie jako koledze też i o piłkarzu. Opowiadaj, Maciej Korzym. No, z Maćkiem to się znamy od najmłodszych lat. Mieliśmy przyjemność grania w młodych reprezentacji. Spotkaliśmy się 2 razy też tutaj w Sandecji. Także, no mówię, no, kawał grajka było. Szkoda, że potoczyła się jego już ta kariera piłkarska, że po prostu zszedł na ten niższy poziom. No ale mówię, swoje osiągnął i też pokazał. No. Na pewno był też duży talent, który miał okazję i przyjemność trenowania z najlepszymi, no ale niestety też myślę, że nie potoczyło się to po jego myśli, ale i dla na nasze podwórko to bardzo dużo osiągnął. A z czego to się wzięło, że jemu tak, wiesz, pamiętasz te testy w Chelsea, nie wiem, coś tam było na ten temat. Czego mu zabrakło, żeby zrobić większą karierę, twoim zdaniem? Bo o Korzymie było bardzo głośno swego czasu.
w zasadzie jako tam jednym z największych naszych Tak, talentów. Pamiętam to naprawdę. Bardzo dużo pisało o Maćku Korzymie. Później, no w sumie był takim solidnym ligowcem. Też ja bym nie przesadzał, że on jakiejś tam wielkiej kariery nie zrobił, bo w Koronie się zapisał w historii, także coś tam zrobił. Był, nie, na pewno no, dużo osób pamięta go. Kilka polskich klubów zwiedził, że tak powiem, bo Legia Warszawa, Podbeskidzie, Górnik Zabrze, także no bardzo dużo występów uzbierał w polskiej ekstraklasie, także no nie każdy miał tego możliwość grania na najwyższym poziomie, no a mówię, tutaj Maciek potwierdzał, że jest dobrym zawodnikiem, strzelał te bramki, no tworzyli też fajną drużynę w Koronie Kielce, stara banda świrów, także no mówię, no trzeba mu to przyznać i swoje osiągnął na polskie warunki, no a tutaj, że nie udało mu się z tymi lepszymi klubami, czyli Chelsea czy coś, może mu troszkę szczęścia brakło, może w danym momencie, co był na testach, nie chciał jeszcze zmieniać otoczenia, był młody chłopak, może myślał, że sobie z tym wszystkim nie poradzi, no ciężko mi to powiedzieć, trzeba by było o Korzenia zapytać. Tak jest. Słuchaj, Marek Kalinowski pyta, jak trenowało ci się pod okiem Jarosława Bako, wielokrotnego reprezentanta Polski i czy to fachowiec? Pyta Marek Kalinowski, nasz stały gość. No, trener Bako to fachowiec z górnej półki oczywiście. Ma swoje metody. No i u niego trening to nie jest bardzo łatwa rzecz. Trzeba być dobrze przygotowanym. No i można było dużo wyciągnąć z podpowiedzi też trenera, bo fajnie korygował na zajęciach ustawienie i różnego typu rzeczy. No właśnie, czyli był twardym trenerem, tak zrozumiałem. Bardzo twardym. Jarosław Bako, tak? Powiem tak, no nigdy się nie poddawał i chciał to przenieść na swoich podopiecznych. No właśnie, stara szkoła, słabsza kość pęka, trzeba tysiąc słaby razy. Słaby odpada, niestety. Słuchaj, kiedyś rozmawiałem z Adamem Matyskiem i się go pytam, panie Adamie, to czy pan czasami bierze udział w turniejach charytatywnych, w takich rzeczach, tam już po wywiadzie grubo, a on mi mówi tak, słuchaj, ja już się tyle razy rzucałem, ja już mam wszystkie barki wybite, ja już tyle razy się rzucałem po ziemi, że już teraz nie mam siły po prostu na turnieje, na tego typu rzeczy. Właśnie, bramkarze tak naprawdę to po latach cierpią naprawdę jakieś katusze, kurde, jeżeli chodzi, wiesz, o kości, znaczy ja cię nie chcę straszyć, tylko że, słuchaj, rozmawiałem dzisiaj z panem Hubertem Kostką, no i właśnie opowiadał, że no nie ma teraz na stare lata, nie ma części ciała, którego by go nie bolała, no nie, wiesz, co chodzi i tak się z tego zapytałem. No, niestety wiem. Bo wiem, że słuchaj, to rzeczywiście tak jest, że bramkarz, no to kurde, obciąża wszystkie możliwe stawy, no bo tak, i to rzucanie się, tak, i tego, i wypady, i pady, i jakieś tam, wiesz, no tak mi się wydaje, że na różnych pozycjach, no to bramkarze na starość, to kurde, mogą odczuwać tą karierę, co? Czy nie? Czy to tak mi się tylko wydaje? No, na pewno jest dużo prawdy w tym wszystkim, co powiedziałeś, bo mówię, z roku na rok odczuwam to coraz mocniej, bo wiadomo, człowiek się starzeje, swoje lata już mam na karku, ale no planuję jeszcze, na ile zdrowie pozwoli, cały czas walczyć o swoje, a mówię, no jak tutaj zawsze koledzy mi powtarzają, no kto jest bramkarzem, to nie jest normalny na pewno, bo kto by się rzucał. No tak. Ale ja zawsze powtarzam, że ja jestem ten pierwszy, że ja jestem ten pierwszy. Normalny. Tak. Normalny, nie aż tak. Tak. Żeby mnie nie kojarzyli z tymi nienormalnymi, tylko normalnymi. Kamil Zajnchowen, nasz stały widz, przepraszam cię, tylko fajne pytanie jest. Cześć wam, a czy Dawidzie grałeś z innym Dawidem i Janczykiem? Co o nim myślisz? Czy to, co się stało, to jest nie, jakaś nie, przestępstwo? Nie miałem możliwości grania z Dawidem Janczykiem. Wiem, że tutaj pochodzi z Nowego Sącza, grał w Sandecji, ale nie grałem z Janczykiem. To jest jakaś przestroga dla piłkarzy, co się z nim stało? Generalnie rzecz ujmując, jak ktoś presji nie wytrzymuje. No, myślę, że tutaj właśnie no, poukładanie sobie niektórych spraw w głowie i no, przede wszystkim stres powodował to, co się stało z Dawidem, no, ale walczył o swoje i trzymał kciuki, żeby wyszedł na prostą.
Właśnie, to jest najważniejsze. Na pewno mu tego życzymy, no bo Wiadomo, rzeczywiście. no, każdy w życiu popełnia błędy. Droga nie jest prosta, ma kilka zakrętów, no tylko po prostu trzeba sobie to wszystko poukładać w głowie i wyjść na prostą. Internauta o ksywie Unruk pyta z kolei o Niko Kwekwe z Kiriego, z którym grałeś w Kabali FK. Jaką masz opinię z kolei o tym zawodniku? Jest pytanie. Pierwsze, co mi się kojarzy, to uderzenie, petarda, naprawdę. Nika z prostego to potrafił tak uderzyć, że no, albo ręka bolała, albo jak się nogą odbiło, to naprawdę odczuwało się kilka dni tego skutki. Bardzo silne ma uderzenie, bardzo fajny człowiek, bardzo pomocny. No a jako piłkarz, no grajek, bardzo dobry. Powiedz o Sandecji jeszcze Nowy Sącz, twoim aktualnym klubie. Jak ten klub jest zorganizowany? Jakie są ambicje w Sandecji? Wiemy, że Sandecja grała w Eksach. Tam, o ile mi się nie mylę, problem ze stadionem był dość poważny. Nie wiem, jak to teraz wygląda. Opowiedz chwilę o tym klubie i przede wszystkim, jakie ambicje są, jeżeli chodzi o rozwój tego klubu. No, Sandecja grając w Ekstraklasie to niestety nie grała na swoim obiekcie, tylko w Niecieczy. Aktualnie to się zmienia wszystko, bo buduje nowy stadion i już gramy na Kienińskiego. Dookoła tworzą się trybuny. Także mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości wszystko to się skończy i będziemy już normalnie z kibicami przyjmować inne drużyny i grać u siebie. A ogólnie Sandecja, no, rozwija się bardzo mocno. Klub idzie do przodu, to widać. No, nawet po miejscu w tabeli, bo zajmujemy piąte, co nam daje baraże. No, jak potrafiliśmy do tej pory zająć to miejsce, to nasz plan minimum powinien być taki, żeby po prostu z niego nie spać. A jak osiągniemy lepszy wynik, to będzie bardzo fajnie i będziemy walczyć i robić wszystko, żeby tak było. No a niestety i może stety, że boisko nas weryfikuje, bo wszystko tam się będzie odbywało. Także wyjdziemy po 11 na 11 i kto będzie lepszy, będzie wygrywał i osiągnie swój cel na koniec sezonu. Awans do Ekstraklasy byłby piękną przygodą. No. Także nie ma co tutaj mówić dużo, marudzić, narzekać, tylko po prostu ciężko pracować na treningach, przenosić to na mecze, a zielona trawa nas weryfikuje. Dawid, no właśnie, taka postawa mi się podoba. Piłka to radość, piłka ma sprawiać przyjemność. Wyjmujemy tego kija z dupska. Wiesz co, ja ci coś powiem. Ja naprawdę nie znoszę polskich mediów sportowych, generalnie rzecz ujmując, bo wszystkie są takie mega poważne, tak bym to powiedział. Takie, wiesz, takie powiedziałbym smutne nawet, smutaśne. A przecież piłka to jest właśnie radość, pozytywne myślenie. I tak to trzeba. W ogóle sport to jest pozytywne myślenie i tak do tego trzeba podchodzić. To mi się podoba, że taką pozytywną postawą się wykazujesz. Użytkownik o ksywie, chyba nie wiem. Pisze, ciekawa ksywa. Cześć Dawid, pozdrawia cię kolega Dawid z liceum. Czy jakiś kolega z liceum nas ogląda twój? Jesteś super bramkarzem, mega talent, zawsze ci tu wszyscy kibicowaliśmy i trzymaliśmy kciuki. Jesteś zawodnikiem, który zatrzymał Legię, czyli znów ktoś się nawiązuje do twojego meczu założycielskiego. Tak bym to powiedział. I właśnie ten kolega też, oj kurde, ile on komentarzy pisze. No dobra, ale postaram się. Włodarczyk płakał, jak nie mógł cię pokonać. Czy z biegiem czasu myślisz, że transfer do Polonii ci pomógł, czy też nie? Przypomnijmy, Liberdę i Majdan w składzie, na pewno fajnie było się od nich uczyć. No właśnie, trafiłeś do Polonii, no i tam, jak rozumiem, była mocna, mocna konkurencja wtedy, w tamtych czasach. Wspomniany Mariusz Liberda i Radosław Majdan. No, myślę, że nie mam czego żałować, bo przede wszystkim trafiając do Polonii miałem możliwość trenowania z trenerem bramkarzy, co w Sanoku nie miałem tej możliwości. Byłem samoukiem. To, co zobaczyłem w telewizji, jak bramkarze po prostu się rzucają, co wykonują w trakcie meczu, po prostu chciałem to ja przenosić na mecz. A jak
przyszedłem do Polonii, to już miałem tą możliwość, że po prostu trener korygował moje błędy, podpowiadał mi, co mam robić w danym momencie na boisku. No i myślę, że tutaj też dużo nauczyłem się od Radka czy od Mariusza. Wiadomo, szanse na granie miałem bardzo małe, ale trening w tym młodym wieku też mi bardzo dużo pomógł. I na pewno nie żałuję swojej decyzji, bo też zobaczyłem w młodym wieku, jak to wszystko profesjonalnie wygląda. Miałem możliwość dzielenia szatni z bardzo fajnymi ludźmi, jakim był Radek Gilewicz, Grzesiek Piechna czy Mariusz Pawlak, którzy mieli mega doświadczenie piłkarskie i nawet rozmawianie z nimi o piłce, to człowiek mógł się dużo nauczyć. No właśnie, słuchaj, tu jest jeszcze, prosi ten kolega, żebym zadał całość pytania, więc czy gdybyś, ja mogę podświetlić to pytanie, podświetlimy to pytanie, ale czy gdybyś nie poszedł do innego klubu, mógłbyś na stałe grać w Ekstraklasie lub dostałabyś więcej szans? Pozdrawiam, Dawid z klasy z liceum, czy jakiś twój przyjaciel z liceum nas ogląda? Powiem tak, nie jestem takim człowiekiem, który by żałował swoich decyzji, no bo... Co by gdyby było? Rozumiesz mnie, o co chodzi. Nie, słupek, gdyby nie poprzeczka, to byłaby rzecz wielka. Ta, dokładnie. A co by było na przykład, jakbym został w Sanoku i za pół roku bym nie miał tej propozycji z Polonii? No to mówię, no w danym momencie zdecydowałem się iść tam. Po prostu los mi dał to i skorzystałem z niego. A że po prostu nie zagrałem jakoś tam bardzo dużo meczów w Ekstraklasie, czego po prostu nie żałuję, ale zagrałem w ligach zagranicznych, zagrałem w Lidze Europy. Miałem możliwość grania przeciwko bardzo fajnym zawodnikom, piłkarzom i też doświadczyłem areny międzynarodowej. Myślę, że tutaj dla piłkarza to jest też jakiś cel, marzenie. I mówię, każdy dąży do tego, żeby wyjechać z Polski, zobaczyć inną kulturę. Ja miałem tą możliwość zobaczenia i mówię, czerpania doświadczeń. Także niczego nie żałuję. No, przebywałem też i byłem w wielu klubach polskich, tak jak w Zagłębiu Lubin. Byłem bardzo blisko podpisania kontraktu, po prostu się nie mogłem dogadać finansowo, bo też jestem takim swoim człowiekiem, że jestem takim człowiekiem, który oddaje serce na boisku. Zawsze podchodzę do treningu czy do meczu w 100% zaangażowany, no ale jak widzę, że po prostu w rozmowie ktoś mnie nie szanował do końca, to po prostu ja, jak ktoś mnie nie chce, to ja na siłę się nie wpycham do tego danego klubu. Jak widzę, że komuś zależy, to jak najbardziej jestem w stanie się dogadać. Mówię, nigdy też aspekty finansowe dla mnie nie były na pierwszym miejscu, jak wybierałem klub czy negocjowałem. Także tutaj mogę śmiało powiedzieć. W Azerbejdżanie zabezpieczyłeś się finansowo, no bo nie ma co ukrywać, że tam płacą raczej dobrze. Czy masz taki komfort finansowy dzięki temu, że grałeś właśnie, no w Czechach pewnie też nieźle płacą, ale że grałeś w Czechach i w Azerbejdżanie. Czy jesteś już takim spokojnym człowiekiem, że wiesz, bo jednak nie ma co ukrywać, że no z tego, co jak Rzeźniczak szedł do Karabachu, tak? On tak. Szedł do Karabachu, to też mówił, że główne po prostu... Wiesz, główne motywy to jest oczywiście kasa, bo w Azerbejdżanie się dobrze zarabia. Czy udało ci się jakby zabezpieczyć rodzinę dzięki Powiem temu, tak, że wyjechałeś? No, w jaki sposób zabezpieczyłem rodzinę? Udało mi się, mówię, wybudować też dom bez żadnego kredytu, bo w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. No i jestem ogólnie zadowolony z tego, co po prostu zarobiłem jak do tej pory. Ale wracając dalej, mówię, aspekt finansowy nie był zawsze dla mnie na pierwszym miejscu, tylko po prostu brałem pod uwagę aspekt sportowy. No, nieraz wychodziło to lepiej, nieraz gorzej, ale tak to w życiu bywa. Ale dobrze, że jakby, że udało ci się, wiesz, na spokoju teraz możesz już teraz gdzieś to na spokoju patrzeć. O, Adaś Liszka jest z nami, nasz stały widz z Zabrza. Pozdrawiam cię, Adasiu. Jestem, cześć wszystkim. Powiem ci, Adasiu, że byłem u Huberta Kostki, więc kolega po fachu Dawida Pieszkiewicza. Pozdrawiamy nawet, Adasia. Tak, pozdrawiamy Adasia i pana Huberta. Słuchaj, pan Hubert, w ogóle to nie ma żartów, okazuje się, że ogląda moje programy, więc ja mówię, to nie ma. Pozdrawiamy pana Huberta. I tak, pozdrawiamy. Ale duży szacunek. Duży szacunek, ja ci powiem, 82 lata facet,
82 lata, ale ma pamięć tak niesamowitą. Słuchaj, on wyciągnął dzisiaj taki album ze starymi zdjęciami i mówi: Górnik Zabrze, nie? Lata 50, sezon 52, 53. On wymienia wszystkich zawodników, z którymi grał. A tam wiesz, same sławy: Floreński, Oślizło i tak dalej, młodziutki taki Lubański gdzieś tam, wiesz. I, ale wiesz, co powiedział? Jedną rzecz, no nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale myślę, że dużo jest w tym prawdy, że Górnik Zabrze to był taki Bayern Monachium na tamte czasy i chyba, i to była chyba nasza najlepsza drużyna klubowa w historii. No, ale wiesz, naprawdę, słuchaj, tyle mistrzostw Polski, ile oni zdobyli, to nie wiem, czy to się już powtórzy, bo jakby, no co pozycja to artysta w tamtej drużynie i dzisiaj sobie nie wyobrażamy, żeby, nie, jakaś polska drużyna zaszła do finału Europejskiego Pucharu i tam wtedy też... Jedynie na PlayStation, jakby ktoś grał polską drużyną. Dokładnie, to wtedy można. Słuchaj, ja kiedyś, ja Legią grałem w Football Managerze, to wygrałem dwa razy z rzędu Ligę Mistrzów, także tego, ale trochę musiałem restartować. To gratuluję. Nie lada być. A słuchaj. No dokładnie, ale dobra, zostawmy PlayStation i Football Managera. Słuchaj, chciałem cię o te Czechy podpytać. Powiedz mi, dlaczego oni robią wszystko w piłce lepiej od nas, bo ja tego nie rozumiem, w sensie tak. Reprezentacje mają mimo wszystko chyba silniejszą w tej chwili jako drużyna. Ligę mają kurde lepszą, mają tą Slawię, mają Spartę na wysokim poziomie, no bo inne kluby też dają sobie radę. Są wyżej znowu w rankingu UEFA, bo tak naprawdę jak patrzę, to Czechy 19 miejsce, patrz, 19 miejsce, mam, otwieram sobie tabelkę i 26 400 punktów, my 15 875. Kurde, o co tu chodzi? Bo byłeś w tych Czechach, pracowałeś tam, grałeś tam. Dlaczego tak jest? Klimat podobny, kraj malutki. Mi się wydaje po prostu, że oni zaczynają wszystko od podstaw. Budują, nawet w Baniku jak byłem, to najmłodszy Żaki, wszyscy po prostu mieli swoją koncepcję i podporządkowywali się pierwszej drużynie. I to wszystko było konsultowane, organizacja całego klubu była podporządkowana pierwszej drużynie, żeby ci młodzi chłopacy byli szkoleni już pod kątem pierwszej drużyny, a u nas niestety, tak mi się wydaje i uważam, że po prostu z tym mamy największy problem, że od młodego jesteśmy źle szkoleni i po prostu tutaj jest popełniony błąd. No a mówię, w dzisiejszych czasach mamy bardzo duże możliwości, bo i boiska, i możliwość treningów indywidualnych, czy nawet trenerzy, którzy są w grupach. No i tutaj są duże możliwości, ale nie wykorzystujemy tego tak, jak powinniśmy, nie? A mówię, Czesi zawsze byli bardzo dobrze zorganizowani, mieli kilka wariantów też przygotowanych, jakby po prostu dany nie wyszedł, to od razu wdrażają drugi. I myślę, że dlatego tutaj osiągają dobre wyniki, no. Czy w reprezentacji, czy kluby. No. Wiadomo, też tutaj za Slawią stoją bardzo duże pieniądze. Oni są w stanie tam, nie wiem, dwóch, trzech ściągnąć kozaków na ich realia i też tutaj robią im wynik. Jest z nami Sandecja Nowy Sącz. Nie wiem, czy to jest oficjalne konto YouTube'owe klubu, czy to jest jakiś kibic, który ma taki nick Sandecja Nowy Sącz. Pozdrawiamy Sandecję jeszcze raz, całą społeczność klubu z Nowego Sącza. Pozdrawiamy i już się nie możemy doczekać pierwszego meczu z Katowicami. Dokładnie, z Gieksą na pewno będzie zażarty mecz. Słuchaj, właśnie tutaj są dwa fajne pytania na czacie, ale ja pozwolę sobie jeszcze, wiesz, pociągnąć wątek szkolenia, bo właśnie tenże Hubert Kostka, u którego byłem, wyobraź sobie, on bardzo mnie ujął taką szczerością, bo to jest niesamowite. Mówi: panie Łukaszu, nasi trenerzy to i w tamtych czasach nie za wiele potrafili, dopiero się musieli uczyć tak naprawdę. Jak przyszedł ten Geza Kaloczaj, czyli ten, wiesz, Węgier, który nauczył Górnika zupełnie innej gry, tej Brazyliany, tego przejścia z WM na Brazylianę, to mówi, dopiero wtedy się wszystkim oczy otworzyły. Jeszcze... Przepraszam, ale wejdę ci w zdanie, bo tutaj jak właśnie mówisz o trenerach, no nieraz mówię, spotykam różnych trenerów, czy przyjeżdżając tutaj do Sanoka, czy w Nowym Sączu i patrzę na przykład, kto trenuje tych młodych chłopaków, nie chcę obrażać tutaj nikogo, ale po prostu człowiek, który nigdy nie miał styczności z piłką na boisku, to jak ten trener ma ich nauczyć po prostu, mówię, no on przeczyta kilka
konspektów na internecie czy coś, wiadomo, trening rozłoży talerzyki, wszystko przygotuje. Ale według mnie byli zawodnicy, którzy po prostu osiągnęli coś w piłce, powinni być szkoleni pod tym kątem i dostawania szansy właśnie w trenerce i wtedy byśmy też mieli duży, większy pożytek z tego wszystkiego. Zdecydowanie. Słuchaj, skoro jesteśmy przy szkoleniu, sporo jest pytań i jeszcze do ciebie za chwilę je zadamy na czacie, ale powiedziałeś, że szkolimy źle. Ja myślę, że co do tego jest, no naprawdę jesteśmy zgodni, dużo ekspertów o tym mówi. Gdybyś miał wymienić, skatalogować trzy błędy polskiego szkolenia, głównie jeżeli chodzi o młodych chłopaków, ja się zgadzam też z tobą, że i dziewczynki też, bo przecież też rozwija się u nas futbol kobiecy. Na szczęście się rozwija, chociaż też ma pełno problemów, bo ciężko będzie żeńskiej reprezentacji awansować do jakiegoś dużego turnieju, chyba że zostaniemy gospodarzem, ale dobra. Gdybyś miał wymienić trzy główne błędy w szkoleniu, jakie popełniamy, przez co odstajemy. Każdy, znaczy w tylu trenerów, co widziałem w grupach młodzieżowych, każdy gra o wynik. Nie daje szansy wszystkim chłopakom. Druga sprawa, nie jest psychologiem. Po prostu też stojąc z boku obserwowałem, po prostu każda psychika ludzka jest inna. Jeden potrafi to unieść, a drugi po prostu się załamie i już jutro nie przyjdzie na trening. Myślę, że tutaj trener powinien być dobrym psychologiem i powinien ten komfort pracy dawać tym młodym chłopakom. Myślę, że te dwa właśnie podstawowe, co tam powiedziałem, u nas brakuje i po prostu trenerzy boją się zaryzykować, bo są rozliczani z wyniku, nie? Bo jak dzisiaj przegra, jutro przegra, za trzy dni przegra, no to ten prezes przyjdzie, no ale ty z tymi chłopakami nie idź do przodu, bo przegrywasz cały czas po 5-0. Ale nikt nie patrzy przyszłościowo po prostu, że da każdemu możliwość zagrania w danym turnieju czy coś, że ten chłopak jutro będzie lepszy, a za rok czy za dwa będą mieli z niego korzyść i pójdzie do lepszego na przykład klubu. Myślę, że to właśnie tutaj podstawowe rzeczy i są popełniane błędy tutaj. No więc mamy taki katalog, jakby dzięki ci Dawidzie, katalog Dawida Pieczkiewicza, tak byśmy to nazwali, czyli brak odwagi u trenerów, brak po prostu konsekwencji, no i też no brak wiedzy. I myślę, że też doświadczenia tego boiskowego, bo naprawdę trener, który czerpał z tego bardzo dużo na boisku i miał, mówię, doświadczenie takie, że wie, jak to się odbywa tam w środku, jak się gra pod stresem, jak sobie poradzić z kibicami, czy po prostu samo przygotowanie do meczu. No, mówię, to nie jest proste, żeby sobie to wszystko poukładać i później wyjść i pokazać jak najlepsze możliwości swoje, które się trenowało w tygodniu. Także... Wiesz, co jest najgorsze jeszcze? Ja bym dodał jeszcze ze swojego doświadczenia, bo ja też chciałem być piłkarzem, ale zniechęcił mnie trener młodzieży, wiesz? Zniechęcił mnie totalnie. Wiesz, jak to się odbyło? Muszę o tym wspomnieć, bo chyba o tym jeszcze nie mówiłem na kanale. Też mega chciałem być piłkarzem, nawet coś tam do moich rodziców przychodzili jacyś tam niby tam wysłannicy ze Ślęzy, Wrocław i mówili, że no, żeby syn przyszedł, no bo w sumie trochę się nadaje, grałem w reprezentacji szkoły i tak dalej, nieważne. Idę na ten trening do tej Ślęzy. W sumie to dobrze, że zostałem dziennikarzem, bo pewnie, ale nieistotne. Idę na ten trening do Ślęzy pierwszy i stoi taki cep trener nasz, no cep po prostu, słuchaj, widać było od niego, że to po prostu, nie to, że pije, ale że po prostu inteligencją nie grzeszy, nie? Mimo, że byłem dzieciakiem, to czułem, że to jest cep po prostu. I pierwsze, co powiedział, spojrzał tak na mnie, no ty jesteś za wysoki, pewnie masz problemy koordynacyjne, idziesz tam i nie grasz. Ja mówię, kurwa, przepraszam, już jest po 22, więc ten... Dlaczego ja nie gram? Mówię, kurde, nawet mnie nie zobaczył 5 minut ogólnie, nie? A jak mi tam na minutę, dobra, to wejdziesz na minutę. Ty, wysoki jesteś? No wysoki jestem. A gdzie byś chciał grać, nie? Ja bym chciał w ataku grać, nie? Ja czuję się dobrze w ofensywie, grałem w reprezentacji trenerze szkoły, w ofensywie i tak dalej, nie? A on mówi, nie, idziesz tu do tyłu, nie? I tam na bocznego obrońcę. Mówię, kurde, ja nie chcę tak grać, wiesz co, zniechęcił. Tutaj. Byłem na dwóch treningach, wiedziałem, że ja mam to w dupie, po prostu wolę się uczyć i po prostu nie będę w tym uczestniczył, nie? Czyli jakby zobacz, ani ze mną nie pogadał, nie? Nic w ogóle i takie było traktowanie kiedyś. Nie wiem, czy to się zmieniło ogólnie, ale do dzieciaka takie teksty, nie? No ja właśnie o tym chciałem też powiedzieć, że po prostu
nieraz może być mega talent, ale nie dostanie tej szansy, bo jest albo za wysoki, albo za mały, albo za gruby, albo za chudy i cały czas sobie, szukamy jakichś wymówek, a tak naprawdę po prostu powinno mu się dać szansę pokazania i to nie raz, dwa, tylko po prostu, żeby ten chłopak oswoił się, nie wiem, z daną drużyną, z zawodnikami, żeby poczuł komfort psychiczny i żeby mógł po prostu pokazać swoje możliwości jak najlepiej, a nie jak przyjdzie trener i mu powie, dobra, masz 2 minuty i musisz pokazać to, co masz najlepsze. To Musisz się nie... cieszyć, jak spala. No to w ogóle, ja się bałem piłki dotknąć w ogóle. Nie, No, to no ja, mówię, no... no. Dobrze się nie spakowałeś od razu i nie poszedłeś, nie? Tylko jeszcze powalczyłeś. Nie, no powalczyłem, bo ja ogólnie twardy jestem, tylko ja po prostu stwierdziłem, że ja nie chcę mieć z takimi cepami do czynienia, wiesz, bo stwierdziłem, że wolę grać z kumplami, wolę grać sobie z kumplami w szkole, gdzie po prostu nie ma jakiegoś cepa nade mną i po prostu, wiesz, to mi sprawia przyjemność, a jak ja mam iść do klubu i po prostu oglądać to towarzystwo, wiesz, o co chodzi, no No to właśnie, mówię, tak. mam to w dupie, nie? Ogólnie nie chcę, wolę grać na podwórku z kumplami po prostu niż gdzieś tam z tymi cepami w klubie. No i właśnie o tym mówię, że teraz mam nadzieję, że to się to chociaż trochę zmieniło, że trochę, wiesz, bardziej mądrze, inteligentnie się do tych dzieciaków podchodzi, ale nie wiem w sumie, bo tak naprawdę jak patrzę, wiesz, ja mam Myślę, taki. że w dzisiejszych czasach na pewno to też można spotkać. No i to jest właśnie to, i tu mamy bardzo mądrą odpowiedź na czacie, ale tak się właśnie zniechęca dzieci i młodzież wszędzie. Albo gra tam, gdzie im brakuje, albo jak już jest wyróżniającą się postacią, chce się iść wyżej, to się taką osobą blokuje. Polska piłka. No, dokładnie. Słuchaj, moją taką ideą fix jest, ja już tu wspominałem na kanale, ja jestem zafascynowany francuskim systemem szkolenia i tym, że mają ten, wiesz, swój centralny ośrodek narodowej reprezentacji właśnie w Clairefontaine i naprawdę wychowują pokolenia za pokoleniem. Zobacz, od 98 roku Francuzi praktycznie nie schodzą, wiesz, z podium dużych imprez światowych, tak? Tak. Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata i tak dalej, i tak dalej. No i dlaczego my, powiedz mi, Dawidzie, dlaczego my zawsze szukamy kwadratowych jaj? Nie możemy takiego ośrodka tyle lat zbudować. No tyle lat, kurde, no. Nie wiem, o co tu chodzi? Powiedz mi, czy. Nie wiem, no na pewno 100% nie jestem w stanie odpowiedzieć, no ale jak to mamy w naturze też. Każdy sobie pomaga, kolega koledze i trzeba się jak najwięcej nachapać w tym wszystkim, nie? Przepraszam, ale niestety tak jest. No właśnie, i menedżerom, słuchaj, był u nas Andrzej Niedzielan, zresztą przyjaciel vloga, ciągnął po oczach i Andrzej opowiadał, że słuchaj, dwunastolatkom menedżer już w głowę się zawraca, dwunastolatkom opowiada, jakie to pieniądze będą, jak on po prostu zaraz pójdzie do ligi angielskiej, co on nie będzie, słuchaj, i rodzice w to wierzą. Wierzą w te Tak. głupoty, podczas gdy ja pamiętam, że, no nie wiem, jeden na tysiąc zrobi karierę tak naprawdę, bo mówił kiedyś o tym trener Dokładnie. Pawłowski. Wiesz, w Akademii Śląska on mówił co innego rodzicom, że jeden na 100, jeden na 200 zrobi jakąś tam karierę, ale reszta musi być dobrymi ludźmi, ogólnie rzecz ujmując, wiesz, no to też, to ma znaczenie też moim zdaniem. Weź sobie też pod uwagę, że właśnie pseudomenadżerowie, bo ja ich tak nazywam No ogólnie, właśnie. żeby podpisać co najwięcej chłopaków, bo nie wiem, z 200 zawsze z dwóch wypali, zarobią pieniążki, nie? I to są łatwe pieniążki, bo mówię, oni się sami wychowają, bo tak naprawdę w tych młodych latach co oni im pomogą? Zadzwoń No. do kilku rodziców, którzy mają menadżerów, zapytaj się, czy oni buty piłkarskie im kupią. Ja ci gwarantuję, że nie, nikt nie kupuje. A nie daj Boże, jak się przytrafi kontuzja, bo powiem ci, że miałem 2 razy taki przypadek, że kolega do mnie pisał, że co w danej sytuacji zrobić, nie znasz jakiegoś tam lekarza. No ja zapytałem się, czy ma menadżera? No ma. To dlaczego nie zwrócisz się z prośbą do menadżera, jak podpisywał z nim umowę, żeby w tym momencie on go potrzebuje, żeby mu pomógł, nie? No ale dla menadżera on już nie jest atrakcyjny, nie? Bo co menadżer będzie wydawał pieniądze na przykład na jego leczenie, jak później mogą mu się to nie zwrócić, rozumiesz, nie? To jest Znasz, najgorsze w tym wszystkim. kuźwa, to jest obłęd, ci powiem. A słuchaj, czy ty miałeś menedżera, czy raczej prowadziłeś sam swoją Wiesz co, karierę? Jak to miałem się. menadżera, ale przez większość swojej przygody cały czas działam sam. Mam jednego menadżera na górze. Zawsze się mówię, jak mam jakiś problem, to zwracam do niego i
Do kilku dni mam odpowiedź, także mówię. No też mam tutaj delikatny uraz, szczerze ci powiem, bo mówię, oszukano mnie, szczerze ci powiem, zarobiono na mnie dużo pieniędzy, a okłamywano mnie po prostu, że nie, on nie wziął tych pieniędzy i do tego jeszcze mówię, ja mu płaciłem, klub mu płacił, a mówię mu, no złe doświadczenia mam. No właśnie, ja myślę, że pewnie są też porządni menedżerowie, pewnie jakaś tam drobna ich Tak, nie warstwa wrzucam jest. tutaj wszystkich do jednego wora, Pewnie. oczywiście, żeby nie było źle zrozumiane. Nie, no jasne, ale wiesz co, na przykład Michał Listkiewicz ostatnio wypowiedział się opinii Zachawim, menedżerze Roberta Lewandowskiego. No zresztą, słuchaj, patrzcie, jest ten Pini Zachawi menedżerem Roberta Lewandowskiego, ale czy on go tak teraz super prowadzi, tak szczerze mówiąc, ja ci coś powiem, bo Michał Listkiewicz tam A wypowiedział się, wróćmy że tak... teraz jeszcze, a powiedz mi, No. czy Robert Lewandowski w tej chwili potrzebuje tego menadżera, bo on jest taka Brawo, no moim klasa zdaniem światowa. No no, wiadomo, no. że w tych największych klubach, najbogatszych też pewnie odbywa się w ten sposób, że on go musi mieć, bo ten ma menadżer wejście do tego klubu, inny do innego. Ale tak naprawdę on ma taką markę wyrobioną, że on nie potrzebuje tego menadżera. Tu są tylko niepotrzebne pieniądze płacone menadżerowi. Dokładnie. Ja też tak uważam. Słuchaj, no a poza tym, jeżeli go będzie chciał PSG, na przykład, a pewnie chcą go Paryżanie, bo tam gdzieś mówi się o tym, że jakby Mbappé odszedł ostatecznie do Realu, to lewy mógłby przejść do PSG. To on i tak tam przejdzie, moim zdaniem. Jak go szejkowie będą chcieli, to tak jak mówisz, no czy on ma menedżera, czy nie. Zresztą ty, Huberta Koska się spytałem tak pół żartem, pół serio dzisiaj. Panie Hubercie, a za waszych czasów to byli menedżerowie? On tak na mnie patrzy, co ty zwariowałeś? Myśmy nawet nie znali takiego pojęcia w ogóle, nie? Także wiesz, że jest jakiś menedżer. Także jaja. Menedżerowie to jest jakiś taki wymysł z pewnością naszych czasów. I wydaje mi się, że w 10% to są takie pijawki. No 10% jest gdzieś uczciwe, 90% zawraca dupę tym dzieciakom po prostu, wiesz. No. I tak jak powiedziałeś, słuchaj, jeszcze Andrzej Niedzielan podeprę się tym, co powiedział, że słuchaj, taki 12-latek to tak, ma w dupie już rodziców, ma, bo on już będzie wielkim piłkarzem, brak szacunku do starszych, do wielu innych spraw. No i niestety, no sorry, no ale to widać, no. Nie chcę źle oceniać Kacpra Kozłowskiego, ale dla mnie to jest taki przypadek sodówki. No ja będę to powtarzał, że to jest sodówkarz i no jest problem. No słuchaj, chłop 17 lat, daje mu sousa wiesz, na laptopie jakąś, nie wiem co, czy tam zagrywkę, czy cokolwiek. On mówi, się chwali, że nie ma laptopa i ha, ha, ha i fajnie. No. Sorry, no, wiesz. Są jaja, no. Dzisiaj piłkarze muszą patrzą swój wizerunek, a szczególnie reprezentanci Polski, którzy wiesz, każde zdanie może być rozebrane na czynniki pierwsze, jak coś powiesz jako reprezentant Polski. Nie? Mało Dokładnie. tego, jak w pierwszej lidze, jak grasz i powiesz coś głupiego, to też jest to rozebrane, Zaraz nie? Przez... zostanie wykorzystane przeciwko. No, no, dokładnie. Powiedz mi, pierwsza liga to jest ciężka liga, chyba cholernie, bo ja mam tu na myśli tak. Zobacz, jeżeli się spadnie z tej ekstraklasy i trafia się do tej pierwszej ligi, to tak, bardzo ciężko jest wrócić do ekstraklasy, a spaść łatwo, bo mieliśmy takie historie. Czy twoim zdaniem ta pierwsza liga to jest naprawdę taka matnia, że tutaj no, trzeba się bić i po prostu, wiesz, mecze są często siłowe? Tak, no dokładnie tak. No, Ten pierwsza liga pan bazuje na przygotowaniu fizycznym, organizacji. Jak drużyna jest dobrze przygotowana i potrafi dobrze bronić, to w 70% jest skazana na sukces, także, bo zawsze coś strzeli, a ciężko przeciwnikowi wykorzystać swoje sytuacje. Także mówię, no. Przede wszystkim fizyka tutaj w pierwszej lidze. Czyli catenaccio takie generalnie, dobrze się sprawdza polskie catenaccio i coś tam zawsze strzelimy z przodu. No ale no nie ma co ukrywać się, że tak to wygląda. No, to jest, tylko, że samej gry w tym wszystkim może być mało, co? Czy nie? Czasami. Są też zespoły, które próbują grać. Lepiej im to wychodzi oczywiście u siebie, przy swoich kibicach, ale jak pojadą już na wyjazd, no nie wygląda to kolorowo. No ale mówię, no większość meczy odbywa się tak, że po prostu przygotowanie fizyczne, walka, zaangażowanie, to te cechy górują.
Granat Borki i Krystian Jas pozdrawiają Dawida Pieczkiewicza i zapraszają na kolejny grudniowy. Tutaj mamy komentarz od Jarka Kruka i jeszcze Na twój pewno kolega. się zjawię. Tak jest, jeszcze twój kolega z liceum, Dawid, też pisze, że wydaje mi się, że charakter i determinacja też robi swoje. Dawid to miał, bo widać, to było już jak miał 17-18 lat. No myślę, że tak, no bo byś nie grał w takich klubach i za granicą, to jest zawsze fajne po prostu, gdyby nie twoja determinacja. Także to też ma duże znaczenie. Powiedz, Dawidzie, jak ty widzisz swoją przyszłość? Czy chciałbyś, właśnie już wspominałeś, że chciałbyś być trenerem bramkarzy, jak rozumiem, czyli co, robisz już notatki jakieś, przygotowujesz się powoli do tego, bo dużo słyszałem, dużo rozmawiałem z piłkarzami, którzy potem zostawali trenerami właśnie, że te notatki już robili często, jeszcze grając, wiesz, ostatnie lata. No, często staram się rozmawiać z naszym, na przykład trenerem bramkarzy, też pytam, jak on to widzi z drugiej strony, bo wiadomo, monitoruje nas i jak to wygląda, sama praca w ogóle. Mówi ogólnie, że to jest bardzo duży przeskok, że też trzeba się wszystkiego od nowa uczyć, a na pewno no, koduję sobie w głowie różne ćwiczenia, mówię, zasady funkcjonowania, no bo tutaj jest, funkcjonuje się w mniejszej grupie, zazwyczaj nas jest tam trzech, czterech, pięciu, mówię o grupie bramkarzy samych, no i tutaj jest wykonywana całkiem inna praca, no i zawsze chciałbym, oczywiście jakbym był trenerem bramkarzy, żeby ta grupa się zgadzała ze sobą, bo jak ma jednego szkodnika w tej małej grupie, to nie wykona się tej swojej pracy najlepiej jak potrafi, no bo jak sięgam dobrze pamięcią, to chyba w jednym klubie miałem taką właśnie przypadek, że były delikatne problemy, no mówię, w tej małej grupie bramkarskiej, a tak to zazwyczaj trafiałem na fajnych chłopaków i nawzajem się motywowaliśmy, napędzaliśmy i rywalizacja była między nami. No właśnie, to jest też bardzo istotne, ta rywalizacja. Powiedz, Dawidzie, z twojego punktu widzenia, Szczęsny pierwszym bramkarzem reprezentacji, czy też powinniśmy szukać, nie wiem, innych rozwiązań? Dzisiaj właśnie też rozmawialiśmy z Hubertem Kostką o tym, no i on jednak powiedział, że na początku wierzył w Szczęsnego. Dużo osób mi tak mówi, wiesz, z środowiska piłkarskiego, że na początku myśleli, że Szczęsny absolutnie numer jeden, ale jednak, że pewniejszy był Fabiański. No Fabiański przez decyzję Sousy, umówmy się, przez decyzję Sousy tak naprawdę zakończył wcześniej karierę reprezentacyjną. I wiesz, tak, ja byłem zwolennikiem Fabiana, ale jak, co ty myślisz? Kto jedynką na Rosję? Moje zdanie ale... jest takie, że Wojtek na pewno jest bardzo dobrym bramkarzem, bo nie byłby w takim klubie i w takich klubach w ogóle by nie był, jakby nie reprezentował jakiegoś klasowego poziomu, no bo nie oszukujmy się, broni w Juventusie Turyn. Także tak, szacunek duży, no ale ja jako bramkarz mam swoje inne typy i bardziej darzę sympatią Fabiana. Jakoś bardziej mi styl Fabiana pasuje i myślę, że nas ogólnie w reprezentacji Fabian nigdy nie zawiódł, nie? Bo mówię, do Wojtka nic nie mam, darzę go dużym szacunkiem, bo naprawdę osiągnął bardzo dużo, no ale na tych kilku imprezach no, po prostu nie pomógł nam na tyle, ile byśmy chcieli, a Fabian zawsze w tej reprezentacji solidnie wyglądał i mówię, potrafił nam po prostu pomóc. Potrafił wam pomóc, nam pomóc, przepraszam, nam. Reprezentacji, ale nam, no po prostu. Ja też jestem zdania, ja po prostu, wiesz co, to nie o to chodzi, że ja dyskredytuję Szczęsnego, absolutnie nie. Ja rozumiem, rozumiem, tylko po prostu mówię, mamy jej tą samą pozycję, wiem, na nieszczęście wiem, jak to jest, jak się popełni jakiś błąd, jaka spada krytyka, ale mówię, no nie jest łatwo być bramkarzem, bo każdy pamięta to, co bramkarz puści i popełni błąd, ale to, co się wydarzyło na przykład z przodu, że napastnik nie strzelił, obrońca się urwał, czy pomocnik źle podał, o tym się nie mówi, nie? Niestety mówi się o tym samym końcu, nie? Jak już bramkarz przepuścił. No, to prawda. Powiedz, co ty sądzisz o Grabarze? Może być, mi się ten bramkarz bardzo podobał w młodzieżówce u trenera Michniewicza. Uważam, że nadal, że może zrobić wielką karierę nie tylko w reprezentacji, ale i w klubie. A czy twoim zdaniem to może być kiedyś nasza przyszła no, jedynka? Na pewno jest bardzo ciekawy chłopak, ma duży potencjał, ale no, mi się na przykład nie podoba, jak się angażuje i wypowiada w mediach, no bo mówię, ja jestem, wolę po prostu
danych rzeczy nie pisać, nie mówić, po cichu pracować, a mówię, do pewnego punktu się zawsze dojdzie, a widzę, że tutaj grabara zaczyna od drugiej strony. Po prostu ja nie preferuję o takich zagrywek. No dokładnie. Subskrybujcie, lajkujcie kanał Cioną po oczach. Zapraszam też do płatnej subskrypcji 9,99. Jeżeli się ktoś obruszył się, że ja mówię, że dwa piwa, to tyle co dwa piwa ta miesięczna stała subskrypcja, no to niech będzie co na przykład jedna mała książka dla dzieci. Za 10 zł można taką książeczkę dla dzieci kupić w jakimś dyskoncie typu. Nie będziemy reklamować dyskontów, bo jeszcze kasy na vlog Cioną po oczach nie dają. Ale generalnie rzecz ujmując, to nie jest dużo za tą najtańszą stałą subskrypcję. Dawid, słuchaj, właśnie, czy chcesz skorzystać też z tych kontaktów swoich, jak już zostaniesz, mam nadzieję, wziętym trenerem bramkarzy, czy który wyrobiłeś sobie za granicą? No bo jednak, jak wiesz, grałeś i w Czechach, i w Azerbejdżanie, dużo kontaktów zagranicznych czy mogą pomóc właśnie w tej karierze trenerskiej, którą planujesz Na pewno w po życiu grie? wszystko jest po coś się dzieje i chciałbym skorzystać jak najbardziej. No, chciałbym się rozwijać, tak jak tutaj powiedziałem, nie wiem, kim zostanę do końca, mam jakieś swoje plany, ale czy je po prostu osiągnę, zrealizuję, ciężko mi powiedzieć. No, aktualnie będę kontynuował swoją przygodę. Chcę, dopóki będę zdrowy i zdrowie będzie mi pozwalać, to będę aktywnym zawodnikiem. No ale przyjdzie taki czas, że będę musiał też podjąć swoją decyzję. Mam jakiś plan A, plan B, będę go chciał zrealizować, no i korzystać z tych kontaktów i podnosić Właśnie, swoje ale Dawidzie, umiejętności. no, ale ty jesteś bramkarzem, to bramkarz może grać do 40 generalnie, także słuchaj, jeszcze dużo sezonu przed tobą. Czyli jeszcze Także jestem młody. Jeszcze słuchaj, jako młodzieżowiec mogę być wpisywany do jesteś protokołu. młodzieżowiec, Arkadiusz Malarz swoją drugą, albo nie wiem, trzecią młodość przeżywał, pamiętasz, w Legii, nie? I to na Tak. takim super poziomie, miał 39 lat, kiedy był pierwszym bramkarzem, bo ja dobrze pamiętam, czy 38 Legii grał i wiesz, i w europejskich pucharach top, i wiesz, i generalnie bardzo dobrze sobie radził, także jeszcze wszystko przed tobą tak naprawdę, No no. dokładnie, także kilka lat mi jeszcze zostało, także nie myślę, co będę robił po zakończeniu. No właśnie, będziemy cię tu promować na vlogu Cioną po oczach i zaraz się ktoś ciekawy po ciebie Dokładnie, zgłosi. może będziemy razem w studiu siedzieć, może dzisiejszy program Słuchaj, mi. a chciałbyś ekspertem też czasami być w jakiejś. Ja uważam, że w sumie masz fajny taki potencjał. Ostatnio był też chłopak z Odry Opole, 33 lata, obrońca, bardzo inteligentny, fajny. Oglądałem Kawy. program. No, Pozdrawiamy oglądasz? Mateusza. Tak, Mati Kamiński też, słuchaj, ja w ogóle uważam, że stacje powinny się, wiesz, troszeczkę, jakby wiesz, otworzyć też na różnych ekspertów. Nawet Bożydarowi Iwanowi napisałem SMS-a, że w ogóle fajny chłopak, w sensie nawet do studia, wiesz. Czy ty się też byś otworzył, jakby była oczywiście taka możliwość, żebyś coś poekspertował w jakimś studio telewizyjnym, bo na pewno masz ku temu predyspozycję, więc czy taka by No, cię powiem ewentualnie tak, na też. pewno bym mógł spróbować jakieś, no mówię, doświadczenie mam sportowe, w sensie, że mógłbym przekazać i poopowiadać też młodym chłopakom, bo myślę, że to jest interesujące, bo no, przeżyłem kilka pięknych chwil także w sporcie. Dokładnie. A powiedz mi, jaki był bramkarz twoim zdaniem najlepszy, z którym rywalizowałeś w jakimś klubie? Czy to był, nie wiem, Radek Majdan, czy... No Radek był całkiem niezłym bramkarzem w sumie, No, na pewno ale... kilka razy miałem możliwość rywalizacji z Michałem Gliwą, z którym się bardzo dobrze trzymam. Rywalizowaliśmy w młodzieżowych reprezentacjach, w Sandecji, w Rakowie. Także no, według mnie to jest bardzo dobry bramkarz. Też niedoceniany, jak to Jarek mówi zawsze o mnie, że jestem niedoceniany w Polsce. Także Michał, mówię, no, rozegrał dużo meczów w Polsce, ale nie do końca jest doceniany. Miał możliwość też występu w reprezentacji Polski. A tak na szybko myślę, za granicą, no to wiadomo, tutaj na podwórku był Radek Majdan, Mariusz Liberda, no też solidni bramkarze.
A za granicą, no, w Kabali też miałem dwóch ciekawych konkurentów, bo był też Diego, który był wybrany najlepszym bramkarzem w lidze portugalskiej. No i Dima Bezotosny, który przyszedł z trenerem. No to był Ukrainiec, który też miał wysokie umiejętności. No właśnie, czyli to też można było coś z tego wyciągnąć. Majdan taki dobry był, tak? Mówisz ogólnie? Czy, no właśnie, Majdan no, dobry bramkarz, czy jakby zrobił większą karierę niż miał umiejętności, czy jednak umiejętnościami też potwierdzał? No na pewno miał umiejętności, no ale medialnie był bardzo mocny. No właśnie, medialnie był mocny, to prawda, i miał mocną partnerkę swego czasu. Tak. Dodę, nie wiem, czy za twoich czasów jeszcze jak graliście razem, to już Doda była jego kobietą, ale generalnie... Tak, była, oczywiście, że tak. Czyli polscy Beckhamowie, ja pamiętam te jaja, jakie były. Ale nic, pozdrawiamy Radka Majdana, bardzo sympatycznie. Ogólnie w mojej miejscowości to było coś, nie? No bo wiadomo, graliśmy razem w Polonii, a Radek z Dodą, także było kiedy przyjedzie z Dodą do nas, nie? Także... Dobre. A poznałeś Dodę? Sympatyczna dziewczyna? Czy... No widziałem ją, no. Wiadomo, przyjeżdżała do Radka, także kilka jakichś tam epizodów było, nie? Ale myślę, że na pewno by mnie nie poznała. Pewnie nie. Słuchaj, Jarek Kruk jeszcze tutaj mówi, powiedz, że Dawid ma wspaniałą żonę Magdę, pozdrawiamy Magdę. Tak, no właśnie, tutaj muszę żonę pozdrowić, bo jutro kończymy zgrupowanie, a w poniedziałek walentynki, także. Mam no nadzieję, właśnie, że stolik żona zarezerwowała w restauracji. Kto wie, słuchaj, ona chyba jest, twoja żona jest chyba na czacie, to jest Magdalena Pieszkiewicz, tak? Tak. Dawid do Turbo Kozaka, pozdrawiamy ciebie. Magda serdecznie z vloga Czerwą Połocza. Tak, całą rodzinę Pieszkiewiczów. Masz córeczkę, tak? Tak, córeczkę i syna, także córeczkę. Mam nadzieję, że... powiem tak, chciałbym, żeby ktoś kontynuował tą przygodę z piłką moją, żeby nazwisko zostało w piłce, ale nic na siłę, no mówię, jak będzie chciał, to będzie kopał, chyba że Mariczka będzie chciała po tacie, także zobaczymy. Tak, to mi Jarek Kruk dokucza, że ja na walentynki to pewnie dla Czesia coś szykuję, czyli ja jestem Tim Michniewicz, wiadomo, to jest wiadomo, kościół Michniewicza. Nie, no ale mówiąc poważnie, to ja bardzo lubię trenera Michniewicza i tyle, i prywatnie, i uważam, że zawodowo to jest dobry wybór, bo to jest... A właśnie, pracowałeś z trenerem Michniewiczem? Zatknąłeś się gdzieś? Nie. Nie, nie miałem. Nie. A jaka jest opinia na trenera, o trenerze Michniewiczu jako właśnie... Dajmy mu szansę, jak został selekcjonerem, także kibicujmy wszyscy i liczmy na to, że wygramy te dwa mecze. Oby tak było. Właśnie tutaj, a wracając do dzieciaków, to ja mam też dwie córeczki małe, także może no zrobię super. Z nich piłkarki. To pozdrawiam. Tak, pozdrawiamy, już śpią teraz, ale ze starszą dwójpółletnią czasami gram w piłkę, próbuję grać w piłkę, ale ona zawsze do mnie, wiesz, rzuca ręką piłkę. Ja mówię, dawaj kopnij, nie? Biorę tą piłkę, pokazuję jej, żeby kopnęła do mnie, ale po prostu jeszcze nie chcę kopnąć. To może jak będzie grała w piłkę, to będzie daleko auty rzucała. Kto wie, wiesz, jak będzie jak hajtowy, nie? Będzie miała taki wyrzut. Słuchaj, Kamil Zajnchowen jeszcze pisze do nas, nasz stały widz, na koniec wam powiem, jeżdżę po tych właśnie, bo on, Kamil, warto o tym chłopaku wspomnieć, bo on wyszukuje talenty dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, między innymi w Holandii przede wszystkim, współpracuje z Maciejem Chorążykiem, także wyszukują te talenty biegające po holenderskich boiskach. No i pisze tak, na koniec wam powiem, jeżdżę po tych szkółkach piłkarskich w Holandii, po treningach, po meczach i jak tu trener podchodzi do zawodników młodych, a jak w Polsce, no to jest to przepaść. Czyli generalnie niestety się by to, wiesz, sprawdzało. Czyli potwierdzają się nasze słowa, co powiedzieliśmy wcześniej. Tak, potwierdzają się niestety. Pieszkiewicz jeszcze chyba jakiś ktoś z rodziny twojej pisze, że jeszcze ja jest na czacie, także pozdrawiamy. To pozdrawiamy wujka też. No, pozdrawiamy wujaszka, także wszyscy generalnie rzecz ujmując są Pieszkiewicze z nami, także całą rodzinkę pozdrawiamy, bardzo nam miło. Na vlogu Ciemno Poczas, zostawcie lajka i suba. Kibicują oczywiście. Dokładnie, nie, dawajcie suba dla Cionki właśnie tutaj za wesoły, sympatyczny program, także to oczywiście tą subskrypcję bezpłatną was namawiam, także nie namawiam was na tą płatną. Pisze,
Jarek Kruk pisze jeszcze, Dawid, jak oceniasz Grzegorza Wajdę jako foto i kibica? Beny Wajda, Jarku, to jest bardzo mocny fotograf, który robi dobre zdjęcia i zawsze jest czujny. No właśnie, czujny jak jaszczurka, jak to się mówi. A Dawid, wracając jeszcze do spraw piłkarskich, powiedz, jakie masz jeszcze marzenia związane ze swoją karierą, czy chciałbyś właśnie w Ekstraklasie jeszcze porządnie zaistnieć? No moim zdaniem z Tandecją macie szansę, żeby awansować do Ekstraklasy, czy to jest taki twój cel, żeby być jednak na tym, twój osobisty też, najwyższym poziomie rozgrywkowym w kraju? No, powiem tak, na pewno chciałbym zagrać jeszcze w Ekstraklasie, bo po to trenuję, po to jestem tutaj na obozie, żeby z drużyną zrealizować wspólny cel, mamy możliwość zrobić coś fajnego, jest okazja do tego wszystkiego i mówię, no, wrócić na ten najwyższy szczebel i mieć szansę dalej się tam sprawdzić, walczyć z najlepszymi tutaj u nas w Polsce. I mam nadzieję, że małymi kroczkami dojdziemy do celu. A powiedz mi, rozważasz jeszcze gdzieś wyjazd za granicę, gdyby się pojawiła jakaś oferta z ciekawego klubu, gdzieś egzotycznym, a może niekoniecznie w egzotycznym klubu? Powiem ci tak, że trochę się śmieję z tego, bo dzisiaj właśnie dostałem też wiadomość na WhatsAppa. I o, popatrz. Tak, no ale to podchodzę tak bardziej... No śmiesznie do tej całej sytuacji, bo na dzień dzisiejszy nie chciałbym nigdzie wyjeżdżać, jestem związany z Sandecją kontraktem, chcę tutaj kontynuować swoją przygodę, ale dostałem propozycję, że tak powiem, wyjazd do Iranu. Nie? O, no ale mówię, temat od razu zlikwidowałem, bo na dzień dzisiejszy nie chcę się nigdzie ruszać, mam swoje cele z Sandecją, i chcę tutaj grać jak najlepiej i mówię, spełnić nasz wspólny cel i może będzie tak dobrze, że będziemy po prostu świętować awans do tej Ekstraklasy, ale mówię, ciężka praca i boisko nas weryfikuje. A powiedz, o, do Iranu miałeś, kurczę, ofertę, to fajne, w sensie ciekawe, ale z Ekstraklasy Iranu? Czy... Tak, tak, no najwyższa, no mówię, no ale dzisiaj mi tam kolega podesłał na WhatsAppie, czy byłbym zainteresowany, ale po kilku sekundach namysłu od razu po prostu odrzuciłem, bo mówię, no nie chce mi się też, szczerze mówiąc, zmieniać całego życia do góry nogami, a tak naprawdę nie wiem, co by było w czerwcu, a na dzień dzisiejszy mam poukładane, stabilne życie, jestem zadowolony w Nowym Sączu, niczego mi nie brakuje, także nie szukam sobie różnych problemów. A to jak rozumiem było na pół roku tylko oferta? No nie, tylko po prostu tak powiedziałem, że w czerwcu, bo wiadomo jak to się odbywa w innych klubach takich egzotycznych też, pojawiają się pieniądze, no niestety po pół roku jak nie ma jakiegoś danego wyniku sportowego, po prostu to się może urwać i dlatego tak tutaj powiedziałem, że do czerwca, nie? Bo myślę, że bo nawet nie wgłębiałem się na tą propozycję do końca, bo ale myślę, że minimum to by był rok, nie? Minimum rok. Wiesz, Iran też inna kultura trochę, jakby wiesz, no, nie jest to... Właśnie, no, też kraj no, muzułmański. Byłem, tak, ciężki, no nie ma co ukrywać. Tak, nie jest to tam, na pewno Polakowi nie jest tam jakoś super łatwo. Chociaż też kraj bogaty, chociaż też kraj ciekawy, więc no z drugiej strony, wiesz, no kwestia jest jakichś tam wyborów, ale jak masz rodzinkę i dobrze wam w Nowym Sączu, to ja rozumiem, że ciężko tak, wiesz, z dnia na dzień podjąć tego typu decyzje, nie? To naprawdę jest, nie jest łatwe. No Iran, no, gdyby to, wiesz, to była Belgia, to wiesz, to łatwiej podjąć tak. Taką decyzję, nie? Czy druga Bundesliga na przykład. Dobra, Unruk pisze tak, najlepszy trener, z którym współpracowałeś, czy Juri Siomin, obecny trener FK Rostów. Jakbyś opowiedział o najlepszym twoim zdaniem, albo może trenerze, który miał najciekawszy warsztat, z którym współpracowałeś? Na pewno najlepszy trener, no ciężko tutaj wymienić jednego fachowca. No i też zależy, jak to interpretować z mojej strony, bo mówię, ja bardziej pracuję z trenerami bramkarzy,
miałem przyjemność pracowania z dużymi fachowcami. Obecnie też tutaj w Sandecji pracuję z trenerem Sojudem, który posiada duże doświadczenie, dużo wiedzę. W Baniku miałem przyjemność trenowania z świętej pamięci Pawłem Syrniczkiem, który tak naprawdę, że tak powiem, on zrobił ze mnie bramkarza. No, miał mega doświadczenie z Anglii czy we Włoszech, dużo mi pomógł nawet w życiu prywatnym, no niestety już go nie ma z nami, czy też trener Bako, tutaj warto o nim wspomnieć, a tak ogólni trenerzy, że tak powiem, którzy prowadzą całą drużynę, no to na pewno nie wolno też zapomnieć o trenerze Grigorczuku, który był w Kabali i dwa razy w Lidze Europy występowaliśmy. Juri Siomin, mega doświadczenie, spokojny, opanowany staruszek, bo swoje lata miał. No a w Polsce no, wciągał mnie też do Polonii Waldemar Fornalik. Mam bardzo miłe wspomnienia z tym i myślę, że też jest dobry fachowiec. Waldek Fornalik, tak jest, trener Waldek King. Ja bardzo lubię trenera Fornalika, miałem przyjemność kilka razy z nim rozmawiać, może też go zaprosimy na vlog Cieną po oczach. Wcale nie jest taki nieprzyjemny dla dziennikarzy, powiem no szczerze. Nie zapominajmy o naszym obecnym trenerze, też robi dobry wynik tutaj z Sandecją, także no mówię, z każdym trenerem, od każdego trenera można coś wynieść innego, także są plusy tego wszystkiego, tej wspólnej współpracy. Łukasz Skalski, nasz stały widz i kolega z Kielc pyta, czy pamiętasz, Dawid, czy pamiętasz mnie z wojaży z Jaromirem Krukiem, Łukasz Skalski? Oczywiście, że pamiętam. Kto by nie pamiętał wszystkich kolegów Jarka, także. No właśnie, patrzcie się, także tu jest mocna ekipa kielecko-nowosądecka w tej chwili. No Korona też próbuje tam awansować do ekstraklasy, na pewno ciekawy klub, ale swoje też przejścia ma, tak bym to określił. Nie jest łatwo, tak jak rozmawialiśmy, no nie jest łatwo z tej pierwszej ligi tak wyjść. No każdy próbuje odbudować swoją markę i wrócić na ten najwyższy szczebel, no mówię. Ta ale runda rewanżowa. No, Gieksa, Katowice, to jest ten sam... Oczywiście, że tak. Miedź, Legnica, Widzew, Łódź, UKS, Podbeskidzie, to są naprawdę bardzo dobre drużyny i myślę, że ta runda rewanżowa będzie dużo ciekawsza jak poprzednia, także cieszmy się, że za niedługo Fortuna Pierwsza Liga startuje i myślę, że będzie ciekawie. Pierwsza Liga, styl życia, jak to się mówi. Tak. Jaromir Kruk pisze jeszcze, Kamil Szczygielski pozdrawia Dawida z Warszawy, także kolejne pozdrowienia, widzisz, vlog Cielą po oczach jest w Stanach Zjednoczonych, wszędzie, naprawdę, ale dużo mamy widzów, wiesz, za granicą, ja bardzo to lubię, bo ci Polacy, którzy są na przykład, wiesz, w Holandii, w Niemczech, naprawdę w Australii, Sebastian nas ogląda na Oceanie Atlantyckim, na wyspie takiej, pozdrawiamy go serdecznie, to wiesz, to oni są spragnieni kontaktu z polskim sportem, z polską piłką, w ogóle wiesz, rozmów z polskimi piłkarzami, ja się czuję trochę taki, to sami jak taki przekaźnik dla nich, bo wiesz, gdzie oni tam sobie mogą zadać pytanie jakiemuś piłkarzowi, no a jednak dzięki na mojemu kanałowi mogą to zrobić, no nie, więc jakby gdzieś tam jakaś taka misja też jest dla tych. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bo mówię i jest możliwość porozmawiania, podzielenia się swoimi doświadczeniami życiowymi, prywatnymi, także to jest bardzo ciekawe i fajnie, że zrobiłeś to, bo mówię, można się wymienić zdaniem, każdy ma inne przeżycia, możliwości też, także super. No wiesz, ja się staram też, żeby goście czuli się swobodnie po prostu, bo ja na przykład bardzo nie znoszę tych rozmówek pomeczowych, ja bym je zakazał w ogóle te mix-zony, to jest tragedia, ci powiem szczerze, ja już nie mogę tych wywiadów, tak jak ci mówiłem, wyciągniemy wnioski tam 3-1, 2-1, wiesz, po prostu uważam, że dziennikarz sportowy, który chce się rozwijać, to powinien uciekać od tych oficjalnych takich, wiesz, przekazów, bo jednak, wiesz, na czym się złapałem, że ja już praktycznie nie rozmawiam z rzecznikami prasowymi danego klubu, tylko dzwonię bezpośrednio do piłkarzy, do trenerów, wiesz, bo
jakoś gdzieś tam łapią zaufanie i można inaczej porozmawiać, nie? Bo rzecznik to zawsze cię zbija. Tak to bym powiedział, nie? Więc to taki jaja. Rzecznik to ma być taka pierwsza ochrona przed dziennikarzem, tak to nazwijmy, Dokładnie. nie? Dobrze to No, powiedziałeś. trochę tak jest. A zresztą tych mix zone teraz nawet nie ma w sumie, można powiedzieć. Także wiesz, przy covidowo, nie covidowo. Masz dosyć już tej pandemii trochę, jak to Szczerze, to już wygląda. bardzo mam dość tego wszystkiego i Ja chciałbym, też. żeby wszystko wróciło do normalności. No właśnie. A miałeś koronawirusa, czy nie? Czy udało ci się przejść suchą Powiem stopą tak, przez. oficjalnie go nie miałem, a może go przeszedłem, że nie wiedziałem o tym, ale Tak jak ja. tak. No. To tak jak ja miałem dokładnie. Wiesz co, ja to jakieś miałem takie lekkie przeziębienia, może tak bym to powiedział. Raz rzeczywiście tam ten węch straciłem, a wiesz, w przeziębieniu się często A też węch przeziębienia traci. zawsze były i będą. No właśnie, to są jaja, kurde, wiesz, ale nie ma co ukrywać, że no ponad 100 tysięcy Polaków umarło w sumie na COVID, więc patrząc na to 107 tysięcy, patrząc na to, no to rzeczywiście te liczby trochę porażają, co? Jakby tak jednak obiektywnie rzecz ujmując na to Dlatego, tak jak spojrzeć, no. powiedzieliśmy na początku programu, nie warto też wszystko czytać. No właśnie, no właśnie. Czasami trzeba Spokojnie troszeczkę. podejść do sprawy i przeanalizować po swojemu. No dokładnie, tutaj jeszcze jest a propos wywiadów, jest chyba, nie wiem, użytkownik pisze, że od razu mi się kojarzą wywiady Trawy z Nawałką, ofensywnie i defensywnie. No właśnie, wiesz co, tego właśnie to chciałem powiedzieć, że Nawałka to właśnie robił taką, nie wiem, zasłonę dymną przed dziennikarzami. No, tak Ja naprawdę miałem na tym. jednego, przepraszam, że ci wejdę, ale ja miałem jednego trenera, mówi, nieważne jak, ale ważne, żeby skutecznie. No tak, no tak, to prawda. Ważne jak, żeby ten. A słuchaj, ty byłeś zwolennikiem Nawałki, ogólnie rzecz ujmując, jako trenera, Szczerze, czy. no, fajny wynik osiągnął z reprezentacją i myślę, że to by był ciekawy też pomysł i tak naprawdę myślałem, że to będzie powrót trenera Nawałki do reprezentacji. Jednak prezes Kulesza postawił na inną decyzję. Słuchaj, a propos Moskwy, jeszcze się chciałem ciebie zapytać, o ile w ogóle do tego meczu dojdzie, bo teraz, jak czytałem portale, to Putin naprawdę chce wjechać na Ukrainę i nie wiem, czy Rosja wtedy nie zostanie wykluczona po prostu z tych eliminacji. Tak może No być. właśnie, to szkoda, że inne rzeczy będą decydować też o Wiesz, właśnie tak może tutaj. być. Słuchaj, no Amerykanie już tam zalecają, żeby obywatele amerykańscy opuszczali Ukrainę, także jest, wiesz, no jest coś na rzeczy niewątpliwie, no i wiesz, możemy zaklinać rzeczywistość, no ale gdyby do tego meczu doszło, to twoim zdaniem trzeba zagrać tam ofensywnie, czy jednak wiesz, się gdzieś tam za tą naszą gardą schować, próbować tych kontr naszych, jak ty do tego podchodzisz ze swojego doświadczenia piłkarskiego, jak ty byś ten mecz. Myślę, że tutaj sztab nasz przeanalizuje na pewno mocne i słabe strony Rosji, no ale jak wszyscy wiemy, w ataku pozycyjnym nie każdy potrafi grać, także myślę, że kontratak może być naszą silną bronią. Oby tak było, wiesz, kontratak to zawsze był naszą właśnie silną bronią, taka jest prawda. Słuchaj, o, uaktywnił się nasz stały widz Islandii, rozmówki polsko-piłkarskie, witam Islandia, się kłanie, proszę pozdrowić Dawida, rok temu robiłem odcinek na swoim kanale o Sandecji i Dawida nominowałem do tego, by wrócił na poziom ekstraklasy, także zobacz, nominował ciebie, żebyś wrócił na poziom ekstraklasy, co się gdzieś zgadza z tym, co ty mówiłeś o tym swoim celu sportowym. No, coś słabo usłyszałem, jeszcze jakbyś mógł powtórzyć. No właśnie, coś tak nam, jak wiesz, było i tak. No właśnie, ale wiesz co, u mnie wszystko w porządku z głośnikiem, poczekaj. A teraz się słyszymy, Dawidzie? Halo, halo, Dawidzie, bo ja cię słyszę dobrze i mam wrażenie, bardzo słabo, że. Właśnie słyszę i tak. Aha. Rozmywa mi głos. Aha, to może coś u ciebie się wydarzyło, bo u mnie wszystko w porządku. Halo, Dawidzie? Czy się słyszymy? No, słyszę, ale tak mówię, bardzo, bardzo słabo. No właśnie, jakoś tak rzeczywiście chodziło o to, że pozdrawia cię widz Islandii, wiesz? A może jakbyśmy włączyli, nie byłoby lepiej?
Wiesz co, możemy tak spróbować. Poczekaj, wiesz co, ja cię może na chwilę zdejmę ze streama. Poczekaj chwilę, dobra. Zdejmę cię ze streama i spróbujemy jeszcze raz Dawida wrzucić na stream, bo rzeczywiście coś tutaj się wydarzyło mu z głosem, ale spokojnie zostańcie z nami. Wyślemy mu raz jeszcze linka. Mam wrażenie, że po prostu może wydarzyło się coś u niego z Dawid charczy. No właśnie, też tak zaczął charczyć. Powiedzcie, czy u mnie z dźwiękiem wszystko w porządku, bo u Dawida coś tam się właśnie wydarzyło z dźwiękiem. Wyślę mu jeszcze raz. Słuchajcie linka, żeby mógł wejść. No i za chwilę Dawid jak Darth Vader pisze Dawid o ksywie chyba, nie wiem, za chwilę pewnie Dawida jeszcze raz zobaczymy na vlogu Cioną po oczach. U ciebie świetnie, no to właśnie, czyli coś u Dawida się wydarzyło z dźwiękiem, za chwilę pewnie coś spróbuję podłączyć u siebie. Słuchajcie, ja myślę, że wywiad z Dawidem pokazuje przede wszystkim jedną rzecz, że warto na vlogu Cioną po oczach gościć ludzi nieoczywistych, warto zapraszać piłkarzy, którzy mają przede wszystkim dużo do powiedzenia i są bardzo inteligentni. Jeszcze raz mówię, nie tylko samo nazwisko, nie tylko ci piłkarze z piedestału mają bardzo dużo do powiedzenia. Warto zapraszać ludzi nieoczywistych i właśnie to robimy na vlogu Cioną po oczach. I takich ludzi będziemy też prezentować na vlogu. O, jest Dawid z nami z powrotem, także dajemy go do streama. Zobaczymy. Chyba Dawidzie coś u ciebie z dźwiękiem się wydarzyło, bo Tak, u mnie było no coś wszystko. właśnie po prostu się podziało i przepraszam bardzo wszystkich. A nie szkodzi. Nie szkodzi. Ważne, że jesteś. Jeszcze raz przeczytam ci to pytanie z Islandii. Witam, Islandia się kłania. Proszę pozdrowić Dawida. Rok temu robiłem odcinek na swoim kanale o Sandecji i Dawida nominowałem do tego, by wrócił na poziom ekstraklasy. Także ktoś ci życzy tego powrotu do ekstraklasy. Czyli to Dziękuję koreluje bardzo. ci. Tak, to jest koreluje z tym, co powiedzieliśmy. Właśnie, jeżeli jesteśmy przy ekstraklasie, powiedz mi, jak ty oceniasz poziom ekstraklasy, czy on się obniża? Teraz Konopianka w ogóle przeszedł do Krakowi, więc ciekawy transfer. Myślę, że więcej takich piłkarzy potrzeba. No ja myślę, że idzie do przodu nasz poziom i bardzo ciekawi zawodnicy trafiają. Też no, dużo się robi transferów do mocniejszych lig, także myślę, że poziom naprawdę idzie w górę. No tak, tylko szkolenie nam nie idzie w górę, nie? I to jest ten problem. No to wiesz, chodzi mi o to, że ten ranking, jeszcze raz otworzę ten ranking, jest dla nas bardzo bolesny. Po prostu trzeba, krótko mówiąc, trzeba punktować w europejskich pucharach, no, w eliminacjach, trzeba wygrywać rundę za rundą, co? No Żeby tak, no się. tu wiadomo, wracając do tematu, to miałem na myśli, że po prostu poziom jako ekstraklasy, nie, no bo też występują zawodnicy z innych krajów, także też oni podnoszą, a niestety nasze drużyny no, nie osiągają takich, no, tych nie nabijają nam za bardzo punktów i nie kwalifikują się też do różnego rodzaju pucharów. No już nie mówię tutaj o Lidze Mistrzów, że pooglądałoby się polską drużynę, która rywalizuje z najlepszymi. No. A Miejmy słuchaj, nadzieję, że dożyjemy tych czasów. oby słuchaj, ale czy to nie trzeba większych nakładów finansowych tak naprawdę, bo zobacz, żeby tak naprawdę, nie wiem, Legia zagrała, załóżmy Legia, tak, jesteśmy przy Legii, że Legia by zagrała w Lidze Mistrzów, albo dobra, Lech Poznań, bo teraz jest na topie Lech, to czy to nie jest tak, że musiałby się wybrać jednak mimo wszystko na zakupy, żeby przejść te cztery rundy, nie wiem, kupić zawodników za 12-15 milionów euro, mówię sumę, nie jednego za 12, tylko wiesz, trzech, czterech piłkarzy, którzy wiesz, przed eliminacjami naprawdę by wzmocnili na przykład, wiesz, każdą formację. Żaden klub w Polsce się na to nigdy nie zdecydował, no wiadomo, nie zdecydował się z finansowych kwestii. Tylko tu jest też pytanie, na ile byśmy mieli procent gwarancji sukcesu, że też nam to po No prostu właśnie. da to, czego chcemy, nie? Bo to nie zawsze pieniądze idą w parze z wynikiem. No, to prawda. Tutaj Kamil Zeindhoven pisze, że ja myślę, że wielu zawodników ukraińskich ucieknie z Ukrainy do innych klubów, w tym do polskich. No taka jest prawda. No, Jeżeli się wydarzy to, co się ma wydarzyć, miejmy niestety, to. nadzieję, że tak nie będzie, że po prostu będzie spokój i się obędzie wszystko to bez tej wojny, bo nikomu nie jest to potrzebne.
Nie, to jest masakra. 5 milionów uchodźców przewidują Amerykanie, że może trafić do Polski. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, bo naprawdę świat stoi teraz na krawędzi. No, tak bym to powiedział, wiesz. Ja nie chcę tu być złym prorokiem czy coś, ale trzecia wojna światowa, gdzieś tam cień tej trzeciej wojny stoi nad nami, to nie ma co żartować, no bo po prostu, jeżeli są już bardzo poważne sygnały, to gdzieś to wszystko może zejść na dalszy plan. No, taka jest prawda. Niestety, nie wygląda to za dobrze, ale mówię, no, człowiek chciałby, żeby po prostu odbyło się to bez tego wszystkiego i mówię, nie jest to potrzebne ludziom. No i mówię, no, każdy będzie cierpiał na tym wszystkim, nie? Dokładnie. Sport znów zejdzie na dalszy plan. Jest jeszcze jedno pytanie od naszego widza z Islandii. Wróćmy do piłki na koniec. Dawid, a powiedz, jak tobie współpracuje się z trenerem Dudkiem? Czy uważasz, że jest to trener, który trafi na poziom ekstraklasy? No, z trenerem Dudkiem dobrze mi się współpracuje. Trener na pewno ma umiejętności i przede wszystkim wyniki, które pozwalają mu na tym, żeby być w Ekstraklasie. I myślę, że kwestią czasu jest, jak trafi do Ekstraklasy. Miejmy nadzieję, że w czerwcu trafi z nami, a myślę, że w przyszłości i będzie pracował w innym klubie w Ekstraklasie. Dokładnie. Dawid, bardzo Ci dziękuję. Zagraliśmy razem 1,5 godziny, godzinę 40, także porządny mecz. Na koniec Kawał powiedz, czego meczu. Ci życzę. Dokładnie, kawał dobrego meczu. Myślę, że nie po raz ostatni rozmawiamy, także co jakiś czas zapraszamy Cię tutaj. Ja Zapraszam Cię do. dziękuję bardzo, że miałem możliwość, że mnie zaprosiłeś. Mogłem się podzielić swoimi informacjami, przeżyciami, doświadczeniem. Także bardzo mi miło i dziękuję również słuchaczom, którzy byli z nami i wysłuchali, no, o czym rozmawialiśmy. I Dokładnie. pozdrawiamy Czego? serdecznie Jarka, oczywiście, nie zapominajmy o tym. Tak jest. Jarka Kruka za chwilę będzie telefonicznym gościem też vloga Cielą po oczach. Powiedz, czego ci życzyć na koniec naszej rozmowy? Jedynego, zdrowia. Jak będzie zdrowie, to będzie wszystko, a o resztę to już postaram zadbać sam, bo bez zdrowia w dzisiejszych czasach to. No i na pewno spokoju też na całym świecie, żeby to wszystko się uspokoiło, żebyśmy mogli żyć spokojnie i niech każdy realizuje swoje cele i marzenia. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję. Dawid Pieczkiewicz, bramkarz Sandecji Nowy Sącz, był naszym gościem. Do zobaczenia, bo nie mówię żegnaj, tylko mówię do zobaczenia jeszcze pewnie nieraz na vlogu Cielą po oczach. Dzięki i również życzę dużo zdrówka i miłego wieczoru. Pozdrawiam. Dzięki. Trzymaj się. Na razie, jak widzicie, bardzo fajnego gościa mieliśmy dzisiaj. Dawid Pieczkiewicz, bramkarz Sandecji Nowy Sącz. Ja myślę, że właśnie takich gości będziemy zapraszać na vlogu Cielą po oczach. Jutro Mamadou Diouf, w poniedziałek Wojtek Grzyb z Ruchu Chorzów, we wtorek Jacek Magiera, także będzie naprawdę dużo się działo, no i w środę Kazimierz Węgrzyn wstępnie. W związku z tym mamy naprawdę wielu fantastycznych gości. Będzie także w następnym tygodniu Wojciech Partkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok, który miał być jeszcze w tym tygodniu, ale będzie w tygodniu przyszłym. No a tymczasem słuchajcie, ruszamy do Jaromira Kruka, który nam to wszystko podsumuje, dzisiejszą rozmowę z Dawidem Pieczkiewiczem. No i jeszcze porozmawiamy chwilę może o sytuacji związanej z Konoplianką. Jak ocenia transfer Konoplianki do Krakowi? No, witam cię serdecznie, Jarku. Tak jak już mówiłem, bardzo ciekawy gość. Bardzo ci dziękuję, że umożliwiłeś mi zaproszenie Dawida Pieszkiewicza do studia. Polecałem już wcześniej. Tak, ale myślę, że Dawida nie raz jeszcze będziemy gościć. Może będzie nam komentował pierwszą ligę, wydarzenia pierwszoligowe, bo naprawdę ma bardzo ciekawe i analityczne spojrzenie. I to trzeba przyznać, bardzo ciekawy i sympatyczny zawodnik.
Dawid tutaj pisze na czacie, że czekam na Magierę. Jak najbardziej czekaj i daję suba. Dziękuję ci, Dawidzie. Doczekasz się Jacka Magiery już we wtorek o 21:00. To będzie, myślę, że hitowy live, absolutnie. Bardzo lubię trenera Magierę i bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń na pewno będzie miał dla naszej społeczności. Jarku, ale ja chciałem się ciebie zapytać, jak oceniasz transfer niezwykle ciekawy Jevgenija Konoplianki, jednego z moim zdaniem bardziej fantastycznych piłkarzy ukraińskich. Pamiętam go z fenomenalnych wręcz występów w Sewilli, nie tylko. Jak oceniasz tego piłkarza i to, że Krakowi udało się właśnie pozyskać no naprawdę z zawodnika no stopu, tak bym to powiedział, po przejściach, ale stopu. Transfer jak transfer, ale trochę jest niepokojące, że taki piłkarz jak Konopianka ucieka z Ukrainy, bo być może się obawia wojny rzeczywiście. Coś tym może być. No. Coś tym może być i to też martwi. No, to też martwi z innej perspektywy. Można spojrzeć, że jeżeli do tej wojny by doszło, oby nie, to myślę, że Polska była zagrożona. No i też zagrożone były wszelkie rozrywki piłkarskie międzynarodowe. Tam mecz Rosja-Polska na pewno by nie doszedł do skutku. Jestem przekonany o tym. Święcie i miejmy nadzieję, że Putin trochę odpuści i przestanie wariować, bo to jest szaleństwo, ale to też poczynania wielu państw zachodnich pozwalają na takie akcje, między innymi Niemców przede wszystkim, których też obwiniam o to wszystko, to zawieszanie cały czas w Europie. Też oni są winnymi zawieszanie w Europie od już tam lat, już wieków, bym powiedział. To. No ale tak wracając do piłki, no to nie wyobrażam sobie, żeby ta wojna wybuchła, bo myślę, że w innych okolicznościach by taki piłkarz jak Konoplianka nie przyszedł do Polski, tylko by sobie znalazł choćby, nie wiem, choćby Championship czy jakąś ligę inną angielską, ale piłkarz w kluczowej formie był znakomity. To był znakomity piłkarz, miałem nawet okazję z nim porozmawiać kiedyś. No i jestem ciekawy, jakby to było, ale pamiętajmy o tym, żeby oby tylko nie doszło do tej wojny, bo ta Federica Polska stanęłaby pod znakiem zapytania. Dalsze kontynuowanie, bo jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to Ukraina jest naszym sąsiadem i my jesteśmy granicą NATO. Jeżeli zaatakuje Ukrainę, jeżeli zajmie Ukrainę, no to nie oszukujmy się, będziemy następnym, kolejnym kąskiem dla Rosji. Taka jest która prawda. Która nie porzuciła swoich imperialistycznych ambicji, ale liczę, że ktoś powstrzyma Putina od tego i może to być choćby Turcja. Bo w tej Unii Europejskiej nie wszystkie kraje mówią jednym głosem, a przypomnijmy sobie historię z 1938-1939 roku, do czego to doszło, dwóch wielkich wrogów razem się dogadało i niestety rozgrabili Polskę, doszło do rozbioru Polski między Niemcy a Związek Radziecki, Rosję Radziecką i wiele osób o tym zapomniało, niektórzy do dziś uważają, że armie radzieckie, które wkraczały do Polski w 1944-1945 były wyzwolicielami. Jak ja to słyszę, to mi się śmiać ogólnie chce. Interesem wszystkich, także świata futbolu, jest to, żeby nie doszło do tej wojny, żeby Rosja nie zaatakowała Ukrainy i żeby się to wszystko uspokoiło. No może zobaczymy, może to jest przygrywka, jeżeli chodzi o Białoruś. A zobaczymy, przekonamy się, zobaczymy, jak to będzie. Oby do niczego. Na pewno piłkarz świetny i liczę, że stałby się gwiazdą polskiej ekstraklasy. Też tak uważam. W ogóle, Jarku, jestem bardzo zbudowany dzisiaj rozmową z Hubertem Kostką, fantastyczny człowiek. W ogóle a propos Huberta Kostki, to obiecał, pomoże mu troszeczkę rodzinka, obiecał po prostu, że przyjdzie do vloga Ciemną po oczach, do studia, zaprosimy go, mam już to obiecane, także no powiem wam szczerze, że Hubert Kostka to jest taki gawędziarz. Ja też rozmawiałem z Hubertem Kostką wiele razy, z nim też taki super wywiad i też pamiętam Geza Kalosza, jak wspominał o nim. Opowiadał o tym trenerze i też Hubert Kostka nie jest jakimś zwolennikiem polskiej myśli szkolenia. Nie, on jest, to jest ostry. Wydawał się, mówi, że mieliśmy kilku dobrych trenerów. Sam myślę, że w dłuższym gronie, bo tacy trenerzy jak właśnie Hubert Kostka, zwolennicy dyscypliny, też mi opowiadał Marek Koniarek, jak nosił sprzęt. Nad małolatem w Szambierkach Bytom, nosił sprzęt za starszymi piłkarzami i nie było nawet dyskusji. Dyscyplina u niego przede wszystkim, osiągał sukcesy, miał też dobrą rękę do młodych piłkarzy, on był świetnym fachowcem od szkolenia bramkarzy, no, mimo że ma 82 lata, jest fantastycznym człowiekiem, który potrafi o piłce rozmawiać godzinami. Też mówił, że gdyby Polska w latach 50., 60., jeszcze 70. miała lepszą infrastrukturę, lepszych trenerów, to zdobylibyśmy dużo wcześniej zdobylibyśmy Mistrzostwo Świata już dawno temu i polskie kluby wygrywały europejskie puchary, bo infrastrukturalnie
dostawaliśmy niestety po tyłku. I komuna swoje zrobiła, komuna swoje lata, komuny swoje zrobiły w polskiej piłce. Myślę, że Hubert Koska gdzieś tam między wierszami to powiedział. Jestem pewny, tutaj Kamil z Eindhoven pyta, czy Jacek Magiera będzie trenerem Śląska. Będzie na pewno i to długo, tam nie ma planów zwolnienia Jacka Magiery. Natomiast co do Huberta Kostki, to jest człowiek, który zdobył 11 mistrzostw Polski. 11 mistrzostw Polski, 7 jako... Genialny bramkarz. Tak, 7 jako gracz, 7 jako gracz i 4 jako trener. To jest absolutnie top of the top. I no, jak mi opowiadał o wielkim górniku. Ja wtrącę Łukasz, że to też idą mojej mamy. No, patrzcie, także w ogóle, ale jedna rzecz muszę powiedzieć, co łączy Huberta Kostkę, Henryka Kasperczaka, Antoniego Piechniczka, to są dwie albo trzy rzeczy. Pierwsza to jest ogromna skromność, bo to są niezwykle skromni ludzie, a osiągnięcia mają większe niż 90% współczesnych polskich piłkarzy. Po drugie, łączy ich ogromna wiedza i to, że oni nie tylko żyją przeszłością, tylko oni się cały czas interesują, oglądają mecze, są na bieżąco. Rozmawialiśmy też o górniku Jana Urbana też przez chwilę. A trzecia rzecz to jest taka, że jak się z nimi na coś umówisz, jako dziennikarz czy człowiek w ogóle, to nie ma opcji, żeby oni tego nie dotrzymali. To nie ma takiej opcji. Jeżeli się umówisz z trenerem Kasperczakiem, czy z trenerem Piechniczkiem, czy z trenerem Kostką na rozmowę o 9:00, to oni są o 9:00 gotowi. Po prostu i tyle. Co byś... Klasa, to jest klasa. To jest co by się nie działo, i są świetnie do tej rozmowy przygotowani, oni sobie wszystko przypominają, oni rzucają datami, faktami, jedenastkami. To są skarbnice wiedzy i po prostu tak sobie myślę, że nawet powinien powstać w Polskim Związku Piłki Nożnej taki projekt dokumentalny. A może porozmawiam z tym, z Olą Rosia, która jest dyrektorką Departamentu do Spraw Mediów. Ja uważam, że powinien nie tylko to, że są stare mecze pokazywane, ale ja uważam, że takie legendy należy nagrać, póki jeszcze są wśród nas, trzeba je nagrać, skodyfikować to, co mówią i wypuścić jako po prostu materiały filmowe na Bibliotece Polskiego Związku Piłki Nożnej. Uważam, że taki projekt ma sens po prostu, żeby ocalić się, oczywiście, prawda, oczywiście, Jarku, żeby ocalić się od zapomnienia pewne lepiej, rzeczy. Lepiej późno niż wcale, teraz wtrącę, bo tu paru kolegów znajomych mnie tu ciśnie, żeby pozdrowić tu blok Trzoną Poczarg i tutaj rozpocznę, tu twój sąsiad, prawie że sąsiad Przemysław Pluta, prawnik Bielawy, pozdrawia też Trzoną Poczarg. Pozdrawiamy, dziękuję. Jestem dumny, że coś takiego powstało i to Bielawa, wielki fan, kolejny, pozdrawiam wszystkich, żeby już miał, naprawdę, wielki fan Trzoną Poczarg, który ogląda wszystko, słucha od deski do deski, Michał Chwieduch z Katowic, naprawdę zakochany w blogu Trzoną Poczarg, trzeba się cieszyć jeszcze, że takich fanów masz. Następnie tutaj jest Sylwia Szpiega, właścicielka Silla Fashion z Kielc, to jest taki butyk, ale to jest córka znanego piłkarza Waldemara Szpiegi, trenera teraz legendy Korony Kielce i trenera w tym momencie Nidy Pinciów też, który teraz ostatnio walczył zwycięsko z chorobą i cieszymy się, że wszystko jest ok i wraca do pracy trenerskiej. Jest też Mateusz Głozowski, były prezes Spartakusa Dalaszyce i wielki fan Grzegorza Wajdy, to też ciekawostka. O, proszę. Pisze, gdzie pozdrowienia dla mnie pisze, gdzie te pozdrowienia dla mnie, więc ogląda, słucha wszystko i naprawdę go pozdrawia. Mamy też pozdrowienia z Malty od koleżanki Kamili Dawid z Malty. Nie miała jak tam wpisać, ale pozdrowienia słucha blok Trzoną Poczarg, także cały czas przybywa tych sympatyków, cały czas przybywa sympatyków i trzeba się z tego cieszyć. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. No słuchajcie, jutro też będzie fantastyczny gość Mamadou Diouf, także jutro o Senegalu, o afrykańskiej piłce, o potędze Senegalu tak naprawdę, która się urodziła, o Sadio Mané porozmawiamy bardzo, bardzo długo. No, wydaje mi się, że słuchajcie, to, że tam na razie jest mało widzów czy coś, to mnie w ogóle nie interesuje. Mnie interesuje to, jakie tu są treści przekazywane. Każdy może do tych treści wrócić o każdej porze dnia i nocy. Więc naprawdę to rośnie. Uwierzcie mi, że to rośnie i będą efekty tego ogromne już za chwilę. Myślę, że właśnie tak jak Jarek wspomniał o vlogu Trzoną Poczarg, mówi się coraz więcej w przestrzeni publicznej i myślę, że tworzy się bardzo fajna platforma, która nie tylko platforma wymiany myśli, ale myślę, że platforma, która po prostu prezentuje pewną jakość merytoryczną. A o projekcie, o którym mówiłem wideo, porozmawiam z Olą Rosiak, dyrektorką Departamentu do Spraw Mediów z Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo chcę to zrobić po prostu
dla ludzi tak naprawdę. Nie chodzi tylko o to, żeby po prostu pokazywać, uważam, w bibliotece PZPN-u stare mecze, ale warto pokazywać legendy, warto nagrać wszystkich żyjących, wybitnych reprezentantów Polski, prawda, Jarku, i zrobić z nich taką Oczywiście. bibliotekę właśnie, bibliotekę taką, że można sobie odtworzyć Huberta Kostkę, można sobie kliknąć Antoniego Piechniczka, można sobie kliknąć Zbigniewa Bońka, można sobie kliknąć, nie wiem, nawet Grzegorza Krychowiaka, tak, który pewnie też trafi do klubu wybitnego reprezentanta i po prostu odsłuchać ich historię, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Wydaje mi się, Jak że najbardziej, jak najbardziej. To jest bardzo dobry pomysł. tak, i tego pomysłu będziemy się trzymać. Jarku, na koniec powiedz jeszcze o Konopliance. Porozmawialiśmy właśnie o trenerze Magierze. Chciałem jeszcze dwa zdania. Dzisiaj remis z Łęczną. No, ja kibicuję temu człowiekowi. Jak już mówiłem, mam do niego dużo sympatii, a rzeczywiście te wyniki Śląska ostatnio nie najlepsze. Czy twoim zdaniem jakieś widmo tu rewolucji w Śląsku może nad nim ciążyć? Czy trener Magiera sobie poradzi i wyciągnie Śląska z kryzysu? Jakbyś Zależy, ty. kto podpowiada prezesu. No, o to właśnie. Jakie ma interesy w tym, jakie ma interesy w tym. I to tylko tyle, nic więcej, bo mówi się w polskiej piłce, że powinno się trenerom dać pracować, a w wielu przypadkach się nie daje pracować. I na pewno też pamiętajmy o tym, że przede wszystkim to grają piłkarze, a nie trenerzy. I my często o tym zapominamy. Myślimy, że trener przyjdzie czarodziejską różdżką dotknie i wszystko będzie funkcjonowało. Z tego, co słyszałem, to był projekt długofalowy w Śląsku Wrocław. No No, to właśnie. jeżeli zwolniono by teraz trenera Magierę, którego też bardzo cenię i znam, to by był błąd, to by był błąd. No, lepiej zobaczyć zawodników na strzelę, może lepszy Tak samo. dodatkowo. No, to jest najprościej. Najprościej jest zwolnić trenera, a potem przyjdzie nowy, wygra 2-3 mecze, potem wszystko wróci do normy i to jest taka bolączka polskiej piłki. Ale myślę, że nie tylko polskiej piłki z tymi trenerami. Czasami warto zachować tą wściągliwość i zobaczyć, jak jest w tych najlepszych klubach, najlepszych ligach, ile niektórzy trenerzy pracują, żeby osiągnąć jakieś wyniki. No to się tak nie da wszystkiego. Wszystkiego się tak nie da. No, trzeba troszeczkę inaczej do tego, moim zdaniem, podchodzić. Dokładnie. Ale to nie jesteśmy w głowach, nie jesteśmy w głowach prezesów, nie jesteśmy podpowiadaczami. Gdybym nie miał podpowiadać, to bym powiedział, że nie, spokojnie, poczekajmy do końca sezonu. Może to jest tak, że dobre wyniki rozbudzają apetyty, a często te wyniki są ponad stan, ponad możliwości kadrowe. Druga sprawa, że ta Liga Polska jest cholernie wyrównana i czasami ktoś ma serię zwycięstw czy porażek i tak oceniamy niezależnie od tego, jaką klasę prezentuje i tak na wyrost trochę oceniamy. To jest naprawdę, to na dłuższą metę no to się tak nie da. No, my funkcjonujemy, cała ta polska liga w większości na wariata, co widać najbardziej po przypadku Legii Warszawa. I się wszystko robi na wariata i w zależności, kto jest przy uchu prezesa Mieluskiego i to, co mu powie, kogo mu poleci. A czasami to świadomie ktoś kogoś poleca, bo na przykład ktoś powie wyrzuć Magierę, bo jakiś menedżer stoi za innym trenerem, którego trzeba wcisnąć. No, tak to niestety działa. No, tak to niestety działa. Możemy z tego powodu nie bylibyśmy pewnie zadowoleni z tego powodu, ale no trzeba czekać na sytuację. Najlepiej życzyć trenerowi, żeby się bronił jakimś wynikiem, jakimś zwycięstwem, to może by było wtedy lepiej. No. Bądźmy dobrej myśli, bo trener Magiera jest naprawdę przede wszystkim, ja to zawsze podkreślam, wartościowym człowiekiem z klasą, na poziomie. Trzymam kciuki za niego. I oby tak było. Bardzo Ci dziękuję, Jarku. Szykuj się już Dziękuję serdecznie. Na Mamadu Diufa. Ja sobie pozwolę jeszcze zadzwonić do Ciebie po programie. To jeszcze kilka rzeczy obgadamy. Dziękuję. Jarku, bardzo Ci dziękuję. Trzymaj się. Dobranoc. Do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Dobranoc. Do zobaczenia. Dobranoc. Słuchajcie, na sam koniec chciałem Wam podziękować. Było dosyć sporo osób, nawet ponad 50-60, jak już mówiłem. Ja bym chciał, żeby na każdej transmisji było minimum 100 osób. Dążymy później do 200, do 500 i do 1000. Taki jest plan. Na vlogu ciągnął po oczach, ale wszystko na spokojnie. Jedna rzecz. Jeszcze raz przypomnę Wam rozkład jazdy w sobotę Mamadu Diouf, w poniedziałek Wojtek Grzyb, Ryszard Czarnecki, we wtorek będzie na vlogu ciągnął po oczach Jacek Magiera, no i wreszcie w środę Kazimierz Węgrzyn, pojawi się także w przyszłym tygodniu Wojciech Bartkiewicz, prezes Jagiellonii Białystok, no więc słuchajcie, top of the top, absolutnie, myślę, że wszyscy będą zadowoleni jutro, szykujcie się na dużo Afryki, na dużo szczęścia, dużo
No, dużo takiej fajnej rozmowy o Senegalu, o afrykańskiej piłce. Mam nadzieję, że dużo ciekawego się na ten temat od Mamadu dowiemy. Jeszcze raz bardzo Was proszę o przede wszystkim subskrypcję, tą bezpłatną, czyli namawianie ludzi do subskrypcji. Wiem, że jest paru złośliwców, którzy tam zohydzają naszą społeczność, ale miejmy to gdzieś, więc proszę o tą subskrypcję bezpłatną. Wystarczy tylko subskrybować, włączyć dzwoneczek, żebyście wiedzieli, kiedy są kolejne transmisje. Kto może, to zachęcam do płatnej subskrypcji, która wiele nie kosztuje, ale sporo dla mnie z kolei znaczy. No i oczywiście informuję jeszcze, że można się zalogować na mojego partnera Superbet i tam na hasło Ciona po oczach można różnego rodzaju bonusy się załapać. Także jeżeli ktoś się zarejestruje z kodem Ciona po oczach, no to wtedy pewne bonusy trafią do niego. Tak informuję po prostu. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście ze mną. Zagraliśmy prawie 2 godziny. Komu się podobało, to niech zalajkuje. To też jest istotne. Włączajcie dzwoneczki. To jest też istotne, żebyście wiedzieli o tym, kiedy i co na vlogu Cioną po oczach. Na koniec puszczam Wam Indianina i do zobaczenia.